Dzień dobry wieczór. Mam nadzieję, że wszyscy już obejrzeli ostatniego Grzesława Długiego z Marcinem Giełzakiem i teraz mogą spokojnie zasiąść do transmisji nieoczekiwanej z gry Gobliny, która pojawiała się od czasu do czasu w waszych propozycjach. Ale zanim przejdziemy do gry, oczywiście tradycyjne powitanie, jeszcze szybko Patyra powitam wśród obserwatorów i Janek Kolbusz, TechSpot, Slawko, Tabdis, Transportowy Zgret, Chris.pl, Nagabywasz Kur i Mietek, który łowi ryby w Dredżan, i Piotekus, i Rafał, i Skilla, i Wyatt, i jest jeszcze znowu Nagabywacz Kur, i Piotekus, i Łukasz Szalewicki, i Ati John, i Peba, jeśli Boże, kogoś przegapiłem? Paweł Dąbrowski, witaj Pawle! I Greg Dex, i Pajki, dopiero teraz mi się wyświetliły osoby z Twitcha, i Szuwarek, i Robert, i MS, i Christian, i Adam Lange, i Luke Ace, i Blitz. Za szybko to się przewija, już nie zauważam. Laurelon, Gigdemik, Lichiscysz jest, i Matix jest, i Czeski, i Huger, i Majas, i jest jeszcze Łukasz Jodłowski. Teraz mogę spokojnie lecieć w dół, bo jest Banan H24. I jest jeszcze Xenofanes. I jest jeszcze Naz Effect. Aha, spry. Dobra krzywka. Łatwo wpaść w pułapkę. Blitza nie wiem, czy witałem, ale jak witałem, to można powitać raz jeszcze. I DW, i Piotr Opach, i BLLB, i Greg Dex był, ale raz jeszcze może być. I Herflik, i Sik, i Xenofanes, i Szymon, i G6S, Popcornik, Snowman Frost. Mój Boże, i kto od Czeski od chyba więcej niż 3 miesięcy, i zniknęło mi wszystko z ekranu, ale już się pojawiło ponownie, moi drodzy, i Tomasz jeszcze, i Tytus, i Kosiciel, i jak co dzień, moi drodzy, co tutaj się pojawiło od Szuwarka, wiwat, witajcie wszyscy, gdzie ta gra mi się schowała? Będziemy dzisiaj grać w klasyka sprzed lat ponad 30, bo gra wyszła w roku 91. Gra nazywa się Goblins. Wydała ją firma Cocktail Vision, francuska firma, która, tak tytułem wprowadzenia, bo może nie każdy kojarzy, ale firma Cocktail Vision słynęła, że miała jakby trzy główne nogi. Robiła głównie gry przygodowe, tylko te gry przygodowe należały do trzech gatunków. A więc tak, robiła gry edukacyjne, przygodowe. Robiła gry logiczno-przygodowe, takie jak Gobliny, fantastyczne. Gobliny, Win, Inka i tak dalej. Oraz robiła gry erotyczne, że tak powiem. Zasłynęła z gry Emmanuel, zasłynęła z gry Geisha. Tam były jeszcze chyba jakieś inne tytuły. W każdym razie Cocktail Vision, jak się widziało Cocktail Vision i się miało kilkanaście lat i się szło na giełdę, to od razu te obrazki z gier na Amigę szczególnie robiły wrażenie. Odynusa witam, i Sam de Bladże, i Cesarię, i Mike Bear, i Jarek Kościelny, i Snerk. Moi drodzy, będę grał na Scam VR, tak? Scam VR, Scam VM. Będzie to wersja, którą mam z GOGA, czyli to jest wersja CD, z muzyką CD. Pisaliście, żeby grać wersję amigową, bo wersja amigowa ma najlepszą muzykę, ale ja wam powiem, że wersja PC-towa CD ma lepszą muzykę, no i ma lepszą grafikę, bo w 256 kolorach. Z dziśku jedna z pierwszych gierek na Amidze, Heimdall to była zupełnie inna gra, drogi z dziśku. Heimdall to była gra izometryczna z wieloma minigierkami, jak na przykład rzucanie toporami, walka i tak dalej. Tutaj mieliśmy de facto 20 kilka plansz, nie pamiętam dokładnie ile, i musieliśmy rozwiązać zagadki. W Heimdallu był tekst, w Goblinach w ogóle nie ma tekstu, praktycznie. Tam parę, nie wiem, parę słów się pojawia. Więc czy 12 będzie Diablo streamowany? Jeśli nie będę na Digital Dragons, to tak. Zero kiełbasek z grilla zjedzonych. Staram się trzymać linię. Naprawdę dbam. Muszę teraz w piątek, nie, w sobotę mam wesele w rodzinie. Muszę wyglądać jak istota ludzka, więc moi drodzy. Blizzaga. To jest dobry patent. Będzie może czas pomówić o tym. Będzie też dzisiaj oczywiście, moi drodzy, Secret Service, jeden, który sobie obejrzymy. Może wspomnę też dla dziadów tak starych jak ja coś pięknego, bo pojawiło się wznowienie komiksów pana Jerzego Wróblewskiego i pana Stefana Weinfalda, czyli figurki Stilos oraz Czarna Róża.
twardych oprawach. Jeśli ktoś się na tym wychowywał, to warto się tym zainteresować. Hubercie, cześć! Czy będą wszystkie cztery części? Ja bym chciał, tak, docelowo bym chciał zrobić z goblinami tak jak z Monkey Island, czyli przejść pierwszą część, drugą, której nigdy nie skończyłem, trzecią, którą tylko zacząłem, jedynkę skończyłem tylko i to sam w zasadzie, z małą pomocą kolegów. Później Schnibble w Azimut, ja wiem, że to nie jest ten sam świat, ale jakby ta sama, ten sam styl gry. I czwórkę, tak, bo teraz piątkę robią ponoć, więc... Na Gogu nie ma goblinów, a ja mam gobliny. Dobra, moi drodzy, zaczynajmy grę. Jeszcze raz witam wszystkich. Moi drodzy, jest was tak wiele osób, że nie sądziłem, że jak starą grę sprzed 32 lat. Czy wy nie macie co robić? Powinniście oglądać teraz podcast z Marcinem Giełzakiem. Fantastyczny wyszedł moim zdaniem. Dobra, odpalmy tę grę. Start. O Jezu, jak głośno. Dajcie znać, czy słyszycie. Jak słyszycie, to jest lepsza muzyka niż z Amigi. Chodź tutaj. Mamy przyjęcie u króla goblinów, który niestety zaraz coś się stanie. Przerażająca historia. Krwawe wesele wręcz. Słyszycie? Dźwięk? O, i teraz co się dzieje? Zaczną być wbijane igły. Ha! Ten śmiech digitalizowany. O! Znowu. O! Przerażająca historia. Damianie, czołem. Nas Effect, wow, no to zazdroszczę. Ja mam tę grę gdzieś chyba w wersji oryginalnej na Amigę, chyba. Kafarosie, dziękuję bardzo. No w każdym razie, musimy to obejrzeć, bo to teraz straszliwe, jak oglądałem to na Amidze. Widziałem to jakbym w wirtualnej rzeczywistości to widział. I to jest gra, którą miała na Amidze trzy dyskietki. Pamiętam, ja w nią kiedy grałem? Ja w nią grałem w 92, na pewno nie w 91. W 92 roku w nią grałem. To jest, nie mogę na to patrzeć. To jest coś strasznego. To jest gorsze niż Resident Evil 8 w VR-ze. Och, nie zobaczyłem, kto subskrybuje, ale dziękuję serdecznie za subskrypcję. No i mamy gobliny. Popatrzcie, symfoniczna muzyka. Dobra. Cóż za... Dobra. Rozpocznijmy grę. Specjalne podziękowania. CVS, czyli to jest Cocktail Vision Sierra. I proszę bardzo, grafika 256 kolorów. Na Amidze niestety było chyba tylko 32 albo 16. I teraz tak. Jest to gra, w której dla osób, które nie wiedzą, sterujemy trzema goblinami, przełączamy te gobliny najeżdżając na nie kursorem lub klikając tutaj na ich pyszczki. I one mają imiona w oryginale. Ja ich zawsze nazywałem tak, że był... To jest siłacz, bo on bije. Albo bokser. To jest magik, bo on czaruje. A ten to był jakiś tam spryciarz, bo on robi różne inne rzeczy. Jest najbardziej ogarnięty. Robalu, witam. Danielu. Będzie Broken Sword też kiedyś grane. Więc. Właśnie to było już po maturze grane. Pamiętam, bo że grałem w tę grę... Tak. To było chyba po maturze, czyli w 92... latem 92 roku. I ja pamiętam, tą grą byłem tak zachwycony i tak przechodziłem ją sam. Miałem taki czarno-biały telewizorek, do którego podłączałem się za pomocą miałem modulator w Amidze i podłączałem do tego telewizorka, bo miał tylko wyjście antenowe i były straszne interferencje i straszna kasza. Mało było co widać, ale grałem uparcie i
Przeszedłem tę grę w zasadzie sam, w dwóch etapach pomogli mi koledzy, z którymi się skonsultowałem, którzy też grali. Nie było żadnych solucji. Pamiętam, w ogóle na przykład w takim Amiga Action nikt o tym nic nie pisał, więc ja napisałem list do Amiga Action, taki wiecie, papierowy, który niestety nie został nigdy wydrukowany, ale napisałem do takiego działu, który się nazywał Bogit's Domain, czyli, no jakby to powiedzieć, domena Bogita. Bogit to był taki, powiedzmy, hobbito podobny stworek, mędrzec. I napisałem do nich list, że jest taka super gra francuska, więc pewnie oni jej nie chcą pokazać, bo, ale jest świetna przygodówka, że polecam, i wysłałem im solucję tej gry. Po angielsku napisaną. Oczywiście to było na papierze wszystko, chyba nawet nie na dyskietce, tylko na papierze. Nigdy nie dostałem żadnej odpowiedzi, nawet nie wiem, czy ten list kiedykolwiek do nich doszedł. No ale, napisałem. No cóż. Moi drodzy, i teraz tak, kiedy naciśniemy prawym przyciskiem, mając wybranego jakiegoś ludka, zmieni nam się kursor. Kiedy mamy taki kursor jak teraz, możemy pokazać im, gdzie mają pójść. Kiedy naciśniemy prawy, to jest używanie elementów otoczenia, natomiast ten ma jeszcze jeden dodatkową opcję, czyli podnoszenie przedmiotów. Ten jeden jedyny. I cóż... Tutaj mamy czasami wskazówki. Widzicie, tutaj się kiwa róg, więc możemy się domyślać, przynajmniej myśmy się tak zrobili, że nasz siłacz powinien podejść gdzieś pewnie tutaj, albo tutaj, nie pamiętam, i walnąć słupek. I proszę bardzo, nasze gobliny się cieszą. W ogóle, czemu one tutaj przyszły? Bo w tymże domku mieszka wielki czarodziej, który być może zdejmie klątwę z naszego biednego króla. To są dworzanie króla. Oni bardzo się martwią tym, co się stało z królem. Chcieliby mu pomóc, chcieliby, żeby laleczka wudu została zlikwidowana. Wobec tego idą do największego maga w tym świecie, w królestwie, żeby prosić go o pomoc. Ale jak będzie dalej, sami zobaczycie. Dzisiaj piję to samo, co ostatnio, czyli Glenlivet 12. Więc to, ale tak, widzicie. Ostrożnie. Czołem wszystkim, moi drodzy, 300 osób na takiej starej grze, jak mi miło. Dobrze, mamy tylko mamy zbity ten róg, wobec tego teraz pamiętam, że nasz, ten sprytniejszy koleżka musi podejść do tego rogu, go podnieść. Aha! W tej grze, oj, macie, to są jedne z nielicznych napisów, horn, czyli róg, tak? W tej grze nie ma żadnych wskazówek co do tego, które elementy są interaktywne. Wszystko trzeba robić metodą prób i błędów w zasadzie. I cóż jeszcze? To, pokażę wam, to co tutaj jest, to jest pasek życia. I on będzie spadał, jeśli nasi bohaterowie będą się czegoś bać chyba, albo jeśli wpadną w jakieś pułapki. Jeśli zejdzie do zera, to kaput. I od ostatniego ekranu. Nie ma w tej grze systemu zapisu. Są kody. Po przejściu do kolejnej sceny pojawią się kody i w ogóle jak się pojawiają sceny, kiedy wykonamy wszystko, co mieliśmy zrobić na danym etapie, pojawia się chyba taki migający przycisk exit albo go, nie pamiętam dokładnie. Klikamy nań i przechodzimy dalej. Z tego, co kojarzę, jest chyba 20 albo 20... Jeden? Nie pamiętam dokładnie. Koło 20 ekranów, które trzeba przejść. Każdy taki ekran to jest no, albo parę minut. Jak się wie, oczywiście, co się robi, to każdy ekran to jest tam 3-4 minuty. Ale jak się nie wie, no to ja kiedyś przy jednym z takim wielkim drzewem był etap. To na cały dzień zastanawiałem się, co tam mam zrobić. Cały dzień myślałem. Dobra. Nasz spryciula ma róg, wobec tego użyję tego rogu na drzwiach, po prostu zadmię w róg. I spadł, o tutaj jest czarodziej, który chyba się oburzył tym, natomiast upatrzcie, wyspa marzeń, 10 miesięcy subskrypcji, dziękuję serdecznie. Natomiast teraz włączymy naszego czarodzieja i on rzuci na ten patyk zaklęcie. Ogólnie nie spodziewajcie się tutaj za dużo logiki, nie? To jest... Niektóre zagadki są na poły logiczne, ale większość nie.
Więc podniosę teraz ten kill off. I proszę, o go, nie exit, tylko go. I pojawia się możliwość przejścia do kolejnego etapu. Proszę bardzo, i jest kolejny etap. Teraz widzicie, tutaj jest na pewno interaktywny element, bo nam coś miga. Możemy się domyślać, że skoro mamy kill off, to pewnie trzeba będzie w to walnąć kill offem, ale problemem jest tutaj luka w... czym? Luka w moście. I tę lukę, uwierzcie mi lub nie, to pamiętam. Te pierwsze etapy jakoś lepiej pamiętam, im później dalej, im później w las, tym będzie gorzej. Ale to pamiętam, chyba jeszcze następny pamiętam. Tutaj trzeba będzie z tych jabłek, które tu widzicie, trzeba będzie je zaczarować i wypełnić ten dół wielkimi jabłkami. No dobra, tak z tego co pamiętam, więc najpierw idzie siłacz i on chyba musi mnie pacnąć w te jabłuszka. I one, jabłuszko spadnie. Nie, to nie był dobry pomysł. To chyba, to może czarodziej powinien pójść i zaczarować od razu. Albo to pierwsze. O tak, tak. I teraz ten drugi powinien walnąć w to pięścią. O, brawo. Doskonale. I teraz mały spryciula może podnieść jabłuszko, zostawiając kill off, bo może nieść tylko jeden przedmiot. To też jest ważne. Po czym użyję go tutaj, tego jabłka, na luce. Tam był wąż, tak? O, widzicie, spadła mi energia, czyli to jest złe jabłko. To jest złe jabłuszko. Niestety jedno z jabłek było złe, więc musimy zaczarować kolejne rzeczy tutaj, proszę. Proszę i to jeszcze proszę. Jak widzicie, te jabłuszka mają numerki. Big Apple 2 na przykład. Więc po tym, jak się pisało solucję, no to była informacja, żeby podnieś jabłko 1, tak? Bo jabłko 2 jest złe i niedobre. To był robak, a przepraszam, czyli to był wkład mięsny. Nie wiem, czy kojarzycie komiksy z panem Kleksem. Nie z panem Kleks, no tak. Jonka i Kleks. I był tam w latach 80. pani Charlotte Pavel, która rysowała te komiksy bardzo pięknie. Postanowiła zareagować na tą nieprzyjemną rzeczywistość otaczającą nas wszystkich i narysowała komiks, w którym to Kleks... Tego się nie spodziewałem, więc od nowa. Narysowała komiks, w którym to Kleks... no, zamieniał się w takiego antykleksa wręcz i był bardzo nieprzyjemnym łobuziakiem, rozrabiaką. I wszedł raz do sklepu, w którym były warzywa i owoce, i się zapytał, czy są jabłka z wkładem mięsnym. Oczywiście nic nie było, żadnych jabłek. Chodziło mu, rzecz jasna, o jabłka z robalami. I tam mówił, że ma specjalną dietę i nie może jej wypełnić, ponieważ nie ma jabłek z wkładem mięsnym. Dobra, czyli teraz tak. Proszę podnieść to jabłuszko. Cześć, Brodku. Całe UI jest interaktywne, czy tylko ten portret postaci, z tego co pamiętam. Dobra, mamy... chyba teraz już będzie można przejść, tak sądzę. Tak, już można, więc zresztą cieszą się, reagują. Jeśli coś jest dobrze, to nasi koledzy pokazują to w bardzo taki wyraźny sposób. Ja mam nadzieję, że komiksy pani Charlotte Pavel zostaną przywrócone, podobnie jak jest złota seria z Kajkim Kokoszem. Charlotte Pavel to była fantastyczna twórczyni. Idziemy, zrobiliśmy, proszę bardzo. Drugi etap zrobiliśmy. Nie wiem z ilu, ale drugi jest zrobiony. Proszę jeszcze raz kliknąć.
Etap trzeci. To teraz chyba będzie proste. Trzeba po prostu pokazać diament w drzwiach i wejdziemy do środka. Proszę bardzo. Ha, ha! Udało się! Brodku, tak, sądzę, ogólnie plan jest taki, żeby wszystkie je ograć. O, Kubuś Piekielny był doskonały. Dobrze. Dobrze. On, ten czarodziej, jak widać, chce dostać diament do ręki. I my, z tego co pamiętam, ale głowy nie dam, trzeba będzie... Co trzeba będzie zrobić? Trzeba będzie chyba zaczarować tę roślinę magiem. Tak, ona urośnie. I teraz chyba będzie musiał wejść siłacz po niej. No nie bij jej, nie, masz wejść po niej, O, tak. I teraz on ma przejść do książki, zepchnąć książkę i wejść ma ten spryciarz, żeby zostawić mu diament, z tego co pamiętam. Szymonie, akurat przechodzenie goblinów w dowolnym języku jest w miarę proste, wystarczy znać te słówka, które tutaj się pojawiają. Można je sprawdzić w słowniku, bo tutaj nie ma tekstu w zasadzie. Elliot W, witam. Nie grałem w Jedi, nie. Ostatnio w zasadzie... Grałem wczoraj w Redfall. O, odpaliłem Redfall. No i cóż, odpaliłem Redfall. I opinie na temat Redfall już pewnie widzieliście. No, niestety pewien zawód, można powiedzieć. Co my tutaj mamy? To są... Pot. To jest chyba coś, żeby tę roślinę jakoś zirytować, bo zaraz, bo on chyba nie może przejść. Ten siłacz chyba nie może przejść. Siłaczu. Dobra, najpierw ty muszę zejść jeszcze. Drogi siłaczu, czy ty możesz tędy przejść, czy ciebie przestraszy ta roślina? Tak, no właśnie. Trzeba sprawić, żeby ta roślina się najadła. I chyba w którymś z tych pojemniczków była mucha albo coś takiego. Ale głowy nie dam. Ale sprawdzimy. Tutaj sobie odpalimy. Tak, dobrze. Dobrze zrobiłem. I teraz mogę przełączyć na niego i on zepchnie książkę. Gerwandzie, dziękuję za kontynuowanie subskrypcji. Teraz nasz drogi spryciarz pójdzie po diament i zaniesie go spokojnie czarodziejowi. Bex, dobry wieczór. Mr. Heidman, bardzo się cieszę, że skończyłeś. Ja mam nadzieję, że jutro skończę na transmisji. A może nie skończę, bo chociaż nie wiem, jak daleko jeszcze jestem do końca. No idź tutaj. Niestety w grze są problemy, jak widzicie, ze znajdowaniem ścieżek. O. I czasami postacie się klinują. No ale cóż. Proszę bardzo, użyjmy diamentu. Romanie, dobry wieczór. Leniwy koala, servus. Just Jack Rabbit Machiavelli. Just Jack Rabbit pewnie. Jeszcze nie widziałem zwiastunu drugiej części Dune. Ale po transmisji pewnie obejrzę. No dobra. Mamy już 4 etapy zrobione. 4 etapy. Ja bym chciał, nie wiem czy... Znaczy ogólnie chciałbym tę grę przejść, tylko nie sądzę, że... O! Będzie tekst. Synteza mowy będzie. Musimy znaleźć grzyb Airaina, eliksir arachni pajęczy oraz łysą roślinę, aby uleczyć króla. Redfall jest niedopieczony, bardzo niedopieczony. To jest gra, która powinna jeszcze rok, sądzę, być w piekarniku. Albo ja mam wrażenie, że Redfall to jest gra, która powstawała jako gra dla jednej osoby i postanowili, a zróbmy z tego takie Destiny z wampirami. I coś nie poszło. To nie był syntezator, to jest gra w wersji CD, więc na pewno ktoś to nagrał.
Dobra, co tutaj można zrobić? Tu już nie pamiętam. Znaczy, jedno co pamiętam, że chyba trzeba było walnąć siłaczem w oko. Coś takiego, ale reszty to już nie pamiętam. Dobra. No, tutaj. O, to chyba nie o to chodziło. Dobra, proszę wejść tutaj w każdym razie i ten symbol zakląć. O! To nie to. Co jeszcze można zakląć? Co tu się stało? Aha, dobra, już wiem. Już wiem, co trzeba zrobić. Teraz zginiemy, wszystko będzie trzeba od początku zacząć. To już wiem, co trzeba zrobić. No chłopaki, zginęliście again. Co musimy zrobić? Trzeba będzie wypuścić tego trupa, żeby on przestraszył Garbusa. A my musimy się w międzyczasie schować. Jak to zrobimy? Będziemy musieli chyba wejść na ręce tego stwora. Jakoś tak to było. Żeby to zrobić, trzeba będzie czarodziejem przejść... To jest jakaś przeszkadzajka z tego względu. Tutaj. I trzeba będzie chyba roślinę, że tak powiem, urosnąć. Tak na gabywaczu, doszedłem do tego. Ale jakby ja będę prosił o pomoc, ale dopiero jak się tak całkowicie, że tak powiem, zaklinuję. O. I teraz będzie musiał siła trzeba walnąć w oko tutaj. Nie, ty, siłaczu. Także Redfall niestety... No przykro, bo Arkane... Znaczy ja zawsze byłem fanem tego francuskiego Arkane, chyba z Orleanu. No ale tak czy inaczej. O właśnie, teraz muszę walnąć w oko i chyba wyjdzie język? Tak! Ha! Ale czat! No dobra. I teraz... Muszę chyba walnąć znowu w język. Teraz walnij. Znaczy nie wiem, w oko. Dobra, i teraz ten musi tutaj zejść. Tak, to będę tutaj, muszę wyczuć czas. Mag pójdzie tutaj na ten podest i zaczaruje symbol, po czym sam pobiegnie na ten język i tutaj już będzie czekać. Niestety, kiedy postacie się poruszają, ja nie mogę jednocześnie ruszać dwoma postaciami. Gra nie jest w stanie obliczyć poruszania się więcej niż jednej postaci naraz. Wobec tego, kiedy jedna się rusza, wszystkie pozostałe muszą stać. Właśnie. Last Case of Benedict Fox, moim zdaniem, gra jest... Ma fantastyczny potencjał. Ja się doskonale bawię, ale Boże mój. Technicznie to jest jakaś porażka, no. Na Xboxie teraz... Dzisiaj grałem na Xboxie Series X i takie chrupanie, takie zwolnienia animacji... No, że jest przykro. Że jest po prostu przykro. Zastanawiam się, co się dzieje na Series S. Na gabywaczu kody na pewno się przydadzą. Dobra. I uciekaj! Uciekaj! Dziadu! Uciekaj! Nie daj się! Tak, idzie już truposz. To tutaj się schowaj, bo on... No właśnie, aj głupi. Jest chłyski dziś, ale tak w małej ilości. Dobra, i teraz przełączamy na tego, proszę, bum. Ha, ha, ha. Nie wiem, czy oni muszą tutaj przejść mu na paluchy też, czy nie? Nie mogę przełączyć teraz na żadnego. Nie schodź tu, nie schodź. Glenlivet 10 lat pijemy. Nie wiem, czy to mi wystarczy, ale mam nadzieję, że to będzie coś absolutnie
no właśnie, wystarczającego na to, żeby poradzić sobie z... Tak! Ha! Doskonale! Jak się szczerzy! O, i wraca, bardzo dobrze. A my mamy grzyba. Makaveli, to ci nie pomogę, bo jeśli to był pecet, to... Nie, ja średnio z pecetami w tamtym czasie. Evercade, słyszałem same dobre w zasadzie opinie, więc pewnie za jakiś czas sobie sprezentuję. Na razie nie mam. Dead Island 2 jeszcze nie ogrywałem, też słyszałem pozytywne opinie. Dobrze, podnieśmy grzyba. Super, i teraz chyba musimy wrócić. A nie, jeszcze to trzeba podnieść chyba. No bo to nie koniec. Czy on się tam schowa w trumnie? Tak, bardzo dobrze. A nie, koniec, dobrze, koniec, go. Oj. Nie jest dobrze. Dużo pająków. Dobra. Co ja w ogóle mam za przedmiot? To jest grzyb. Ten grzyb pewnie będę musiał przynieść. Dobra, spróbujemy zrobić tak, że zejdę sobie siłaczem i walnę mu prosto pająkowi w jego pająkowatą gębę. To nie był dobry pomysł. Uciekaj, bez tego pójdę tam czarodziejem. Brodku, Chaos Engine. To też nie to. Dobra, chyba już wiem. Dobra, idź... ty podejdź tutaj. I walnę w samą pajęczynę. Big Nose, witam. I Wojciecha, witam. No nie. Teraz podejdźmy bliżej. Bo tu jest eliksir, ten arachny. Tu jest pistolet. Dobra, czy ja mogę wejść tędy? Raczej nie, bo on tu sobie śpi. Jaguar jest super, ma świetną muzykę. Ja tutaj w ogóle chyba nie można iść. Nie, tu w ogóle nie można iść. No dobra. Zaczarować nie mogę raczej, jeszcze raz. Spróbuję zaczarować tego tutaj. Idź tutaj zaczaruj. Nie może zaczarować. Więc pójdę jeszcze magiem i spróbuję zaczarować tę linkę, znaczy linkę, pajęczynę na górze. Jak widzicie, kiedy chciałem, żeby jednocześnie szli, jest to niemożliwe. Gra nie daje rady obsłużyć więcej niż jednej ruchomych postaci. Nic się nie dzieje. Dobra, w takim razie nie pozostaje mi nic innego. Tu metodą prób i błędów będę musiał dać grzyba temu pająkowi. Może się struje. Daj mu grzyba, chłopie. Przecież masz grzyba, nie? No. Siłaczem uderzyłem i pojawił się pajączek mały. Więc to nie to. Dobra. Siłaczu, czy możesz walnąć w tego pająka? Raz. No nie, tutaj nie. Nie daję rady. Maciej Szyla, dziękuję za subskrypcję. Właśnie tu jest jaskinia, ale czy to nie jest jaskinia, w której ja byłem już, prawda? Ja stąd przyszedłem, z tej jaskini. Okej, spróbujmy. Tutaj nie pójdę. Teraz, możliwe, że muszę walnąć na przykład w to. Ale mogę to zaczarować, spróbować. No właśnie, grzyb jest potrzebny do rzucenia zaklęcia. Spróbuję jeszcze. No spróbuję jeszcze raz. A postaram się przejść obok niego, mogę? Nie. Tutaj nie mogę przejść. Tym... nie mogę przejść. Zaraz, a gdybym spróbował zabrać mu poduszkę? Też nie mogę.
No i szybka zagwozdka. Bardzo szybka. Jest jeszcze możliwość, że rzucę zaklęcie na ciemność i tam może coś się pojawi w tej ciemności. Ale nie. Tutaj. Ha. Co tutaj się dzieje, no? Skipper, nie, ja jestem z normalnego brzegu. Nie ma we mnie nic dolnego, ja jestem z normalnego brzegu. Brzeg dolny to jest z drugiej strony Wrocławia. No dobra. Tędy nie przejdę, tutaj mogę dojść, pająk mi nic nie robi. Czy mi coś robi? Nic mi nie robi. Dobra. Może tu w coś jest w ciemności. O, spróbuję podnieść ciemność. Ale nic nie ma. Nic. Podnieś mu tę podusię. Nie może mu podnieść podusi. Cóż za skandal. Sik, z brzegu, no to pozdrawiam Brzeszanina. Co by tutaj zrobić? Właśnie, po pajęczynie można by wejść, to jest dobry pomysł. Chodź tutaj, on jest takim sprawnym typem. Czy zdoła wejść po pajęczynie? Najpierw odejdę magiem i wejdę sobie tym, wejdź na pajęczynę. Wejdzie? Wejdzie! Jest! Wszedł! Ha! I teraz sprzątnie tego. Walnij mu. W ucho. W ucho mu. Dobra, nie dało się. Zaraz spróbuj w to walnąć. Albo... To pociągnij za tą linkę. O! Patrzcie! Patrzcie! Cóż za technika! Dobra, to teraz ten będzie mógł pójść po pistolet. Tak sądzę, że pistolet. Bierz pistolet. A, bierz. Podnieś. I ten pistolet... Czy ja mogę go użyć na tym dużym... Chyba nie. Nie, to już wiem, gdzie mam go użyć. A nie, dobrze! Dobrze! Podnieś pistolet i użyj go na tym jeszcze. Tutaj mu strzel, w łeb. Szczel mu. A jednak nie. Dobra, to w takim razie weźmy po prostu... I co? I tu trzeba wyjść chyba, nie? Nie, bo trzeba jeszcze tą podusię mu zabrać. Bo co to za skandal, żeby w ogóle pająk używał podusi? O, cześć Brokeniku. Strzelisz tu mu, czy nie? A ty, chłopie. On tu musi zejść jakoś. O, zejść może? Zejść może. A wejść ponownie też może. Dobra, a gdybym... Co to było? Poduszkę muszę mieć! Muszę mieć poduszkę! Koniecznie! Muszę mieć poduszkę. Daniel, witam! Muszę tego pająka... Teraz, a gdybym poszedł tym teraz tutaj, mogę tu nim wejść, czy nie? Nie mogę. Tylko siłacz tu może chodzić. Dobra, spróbujmy jeszcze, bo to... Jestem przekonany wręcz, że tutaj trzeba strzelić, żeby... O! No właśnie. Super. Bierz poduszkę. Postaw poduszkę tu. Masakra.
Jak trzeba być, co do... No postaw tu poduszkę. Dobra, połóż tu poduszkę. O, właśnie, połóż tu poduszkę. A ty, proszę, zaklęcie rzucić. Dziadu, rzucaj zaklęcie. Jest! Czyli mamy miksturę, którą ten musi podnieść chyba. Bo to jest przedmiot do misji. Pawle, dziękuję za subskrypcję. Jest! I wyjście mamy. Czyli to była zmyłka. To w ogóle nie było do niczego wykorzystywane. Chyba, że to jest na przykład energia. Spróbuję to wziąć. Bo to może być energia. I użyj na sobie. O nie, no brawo. Wręcz przeciwnie. Super. Super. Dobra, idziemy stąd. Wyłazimy stąd. Dobrze, wyszliśmy na zewnątrz. Mam pijanego stracha na wróble. Retro AD Creatures na C64 nigdy nie grałem. Wtedy już miałem Amigę. Dobra. Lepiej do stracha na wróble nie podchodzić, bo wiadomo, strachy na wróble to są wredne istoty. Jak ktoś grał w Conker's Bad Fur Day, to dokładnie wie, o czym mówię, bo w Conker's Bad Fur Day, cudownej grze na Nintendo 64 oraz także na Xboxa, nasz drogi bohater, pijany wiewiór, Conker, znaczy pijany, jest na początku gry pijany, zabalował i nie może znaleźć drogi do domu i pierwszą postać, którą spotyka, jest Birdie. Birdie, taki mocno lumpowaty i zapijaczony w strach na wróble, który daje mu złe wskazówki. Sprowadza go na złą drogę, więc ja wiem, że ze strachami na wróble trzeba uważać. To są paskudne istoty. Joachim, nie tłumaczyłem goblinów, bo w tej grze nie ma nic do tłumaczenia. Tu jest 15 słów na krzyż pewnie. Dobra, spróbujmy siłaczem wejść na górę i strącić... No dobra, okej. Okay. Jak tędy, to tędy. Proszę cię bardzo. Strąć to. No może nie. Skipper Ocean, tak, Ocean to nie była firma, która robiła gierki, ona była wydawcą gierek, tak? To był wielki wydawca. Ocean został później wykupiony przez Eidos. I w 97 roku. Więc Ocean, tak, to była wielka firma, druga taka wielka firma to był US Gold. To były dwóch takich gigantów na rynku, nie tylko amigowym, 8-bitowym także. Natomiast to byli wydawcy, oni... Oczywiście też mieli swoje wewnętrzne studia, ale głównie jednak... O! Super. Nie wiem, co mi to dało. Czy ja mogę to znowu zakląć? Nie, to teraz spróbuj w to walnąć. Nic, dobrze. PlayStation VR 2 jest super. Proszę to podnieść, drogi... Spryciulo. Kraina Oz, no tak, tam w Krainie Oz to są nasiona, czyli musimy obsiać teraz to pole. Nie z góry. Idź tutaj i siej, chłopie, siej. A nie z góry. O, on po prostu sieje. Siej dalej, chłopie. I tu posiej. Petrusie, tak, Ocean specjalizował. Co to jest? Co to za mutanty? Jakie mutanty? Dobra. Walnij te, trzeba zrobić z tych, pewnie tych, kurczaczków jedzenie, zanieść się czarodziejowi. Ale nie, miałeś kurczaka walnąć, głupcze.
To nie był dobry, to nie był dobry pomysł. Ja chciałem walnąć kurczaki. Źle, źle. Co by teraz zrobić? Mogę znowu posypać? No właśnie, może zaczaruję stracha. To nie jest głupi pomysł. Chodź tutaj. O! Albo zaczaruję kurczaki! Czaruj kurczaki! Ugarzę? No to zacny trunek. Nie! To nie był dobry pomysł. Kurczaki! Gdzie on idzie? Co ty tam robisz, chłopie? Gdzie ty idziesz? Co się stało? Bo... A, ja klikałem... Aha, dobra, kojarzę. Kojarzę. Teraz miałem moment olśnienia. Zresztą... Joachim napisał, trzeba zaczarować chmurkę. No właśnie. Już kojarzę, trzeba... siłacz musi pogonić te... Siłacz musi pogonić... Ptaki... a... No właśnie, a czarodziej chyba musi zakląć chmurkę, żeby zaczął padać deszcz. Więc spróbujmy... sprawić, żeby... Tylko ta, nie pierwszą, bo pierwsza, jak widzicie, doprowadziła do prawie nagłego zgonu. No jeszcze raz, dobra, muszę ich ustawić odpowiednio. Bij, chłopie, bij. Jeszcze raz ten. Ty siej. Siej. Siała baba mak. Jeszcze raz. I magu, drogi czarodzieju. Boże, jak ja mogę na to wpaść? Nie! Nie! Paskudy! Co za dziady parszywe! Zżerają mi tutaj! Jeszcze raz spróbujmy. No i nic, no. Dobra. Siej raz jeszcze. To trzeba bardzo mocno, tak jakby, znaczy bardzo dobrze zagrać w czasie, bo... Teraz jak tylko się pojawi, to bij. Masz bić. Przychodzą kurczaki i bijesz. No i nie przychodzą. I teraz nie przychodzą. Kiedy ja jestem przygotowany na ich przyjście, teraz jak pewnie jak przełączę na czarodzieja, to od razu przyjdą. Proszę bardzo. No i co? I nic się nie stało. Czemu? Coś robię źle. Może muszę obsiać w konkretnym miejscu. Raz, jeszcze raz. Odejdź stąd. Ty, proszę, podnieś to ziarno. O, teraz przylazły wredne, parszywe istoty. O, na szpilkach. Dobra. Tutaj zostań, a ty obsiewaj. Tak siej. Masz siać tak, jakby od tego zależało twoje życie. Twoje życie jest sianiem. Jesteś siewcą nienawiści. Do kur i kurczaków. A ty? Czaruj! Chamie! A... Nie! 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 Co za hamuwa! Co za hamuwa! Jeszcze raz. Czaruj! Do skutku! Spuść im na głowy deszcz! No i źle, no coś się nie dzieje. Pizgam w chmurkę i nic się nie dzieje, dobra. Zasiej. Siej. Może w tym miejscu konkretnym.
Nie, ty już nic nie bij. Ty już nic nie bij, bo ty... A przychodzą jak kur pieje, to ciekawe. Dobrze. Proszę. Nie, na pewno... Jestem sfrustrowany. Jestem sfrustrowany. Proszę zasiać. Siej, chłopie. Przecież to nie jest trudne. Sianie. A tamten wystarczy, że zaczaruje. Co jest trudnego w zaczarowaniu? Proszę. No nie! Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co mam zrobić. Frustration. Znaczy, dobrze robię, tylko coś jest nie tak z tymi parszywymi tymi kurczakami na szpilkach. Wcześniej, nim ptaszyska mam walić w chmurę, no tak... Proszę bardzo. One są idealnie zgrane z padającym deszczem. Kiedy pierwsze krople spadają na okolice, parszywe stwory... O! Teraz! No i nic. A, dobra. Idź walnij w pień. Zrzuć im go na głowę. Niestety nie. Niestety nie. Dobra, jeszcze raz, bo to jest kwestia zgrania. Posiej. Przełącz. Bij! Tak! Tak! Jest! Roślina śmierci. Na kurczaki nienawistne. Och! Cóż za bestie okrutne. Bierz tę roślinę. Roślinę bierz, chłopie. Dobrze, to ja sobie może walnę w tę roślinę. No nie. Może muszę ją zaczarować. Spróbujmy. Po prostu ją podnieś. Weź ją. Tak, o, dobra. To mag. Chyba mag musi ją zaczarować. Bo inaczej roślina będzie nienaruszalna. Uff, głowa paruje. Czy pamiętacie jakąś grę, w której ostatnio było tyle emocji, co w goblinach? Masakra! Chyba nie. Chyba nie. Dobra, może gdzieś tu u nasady. Albo u góry. No. Ty się odsuń. A ty tutaj, piksel tutaj, o, w tym miejscu, nie? Tym. Może ona jeszcze do końca nie urosła? Może trzeba ją jeszcze troszkę wodą pokropić, tak? Spróbujemy pokropić ją wodą. Nie no, więcej niż w re... O, powinienem teraz mieć pulsometr. Poczekajcie, mam w zegarku teraz pulsometr. Nie jest dobrze. Serce mi pika jak klapa od tego. Dobra, spróbujmy, że po prostu na nią... Okej, okay, po prostu na nią wchodzę, super. Okej. Okay. Michale, dziękuję. Dziękuję, Michale. Dobra, to co teraz? Idziemy do niego?
O, daję, dawaj przedmioty. Jest pierwszy. I drugi. Eliksir. I grzyb. Mam ostatniego HP-ka. No, to spoko. Będzie kod jakiś. Pamiętajcie, są kody jakieś, nie? Co się stało? Czemuś mi go zabił? Kod i... Dobra, poczekajcie. Muszę zapisać kod. Takie rzeczy się zapisuje. Gobliny. I. A. H. A. Jaha. HHD. No dobra. I co teraz mam zrobić? To był zły czarodziej. Byliście bardzo pomocni, więc zatrzymam was w swoim lochu. Do podziemi, łobuzy. Która to plansza jest? Siódma chyba, nie? Czy która? Siódma, nie pamiętam. Tej nie pamiętam. Widocznie szybko ją przeszedłem, bo jej nie pamiętam. Najbardziej mi w głowie utkwiło drzewo. Tam się męczyłem strasznie dużo. Dobra. Jest przycisk. Tai! Dziękuję za subskrypcję bardzo. Dobra, co my tutaj mamy? Mam mało energii, więc nie wiem, czy... Mam waza. Tam jest wunsz, to nie podchodzę. Tego szkieleta oczywiście walnę, bo tak się robi ze szkieletami. Albo go zaczaruję. Proszę go zaczarować. Może ożyje i nam pomoże. Ożył. I sobie poszedł. Ojejku. Dobra. A to przypadkowo? Mam fujarkę. Tak? To jest fujarka. Jak mam fujarkę, tam jest wunsz, to zrobię... Wunsz podniesie się do góry i będę mieć... Co będę mieć? Będę miał przejście po wunżu. Tak to się robi. Logika zagadek zachwycająca. Dobra, proszę zagrać wunżowi na tym. Tak! I teraz ty, grubasie, znaczy nie grubasie, siłaczu, wchodzisz na tego wunża. O! Nie, głupcze! Koniec. Again. I czy... Właśnie, czy ja tę energię... Moi drodzy, czy ja tę energię mogę jakoś odzyskać? Czy nie? Kod na tę planszę z pełną siłą to... Dziękuję, Michale. Już zrobimy kod na tę planszę z pełną siłą. DW... Momencik. Nie znikaj mi! DWN DGWB. DWN DWGB. Tak zrobimy. Małe oszustwo. Dziękuję, Michale. Więc load. Haha, load. DWN. Nie, to duże litery. DWN DWGB. Error. DWN DGWB. Jeszcze raz. DGWB. Jeszcze raz. DWN D... W... Jeszcze raz. DWN DGWB. Muszę przewinąć sobie szybciutko. Czy wszystko się zgadza? DWN DGWB. To coś nie działa.
Coś nie działa. Czytajmy jeszcze raz. Może chyba, że z małych liter. D, W, N, D, G, W, B. Nie, to nie ten. A to wpiszę w takim razie ten mój. Jaha, ja, ha, D. Proszę bardzo. I czy będę mieć pełną energię? Dobra. O, czyli trzeba posłuchać całej tyrady. JCJ CJHHK. Dobra, spróbujemy. Jeszcze raz, bo wiecie, z taką małą ilością energii to się nie opłaca. No, wczytuj. JCJ CJHHK. Jeszcze raz. Chyba za dużo. JCJ CJHHK. Chyba za dużo jest tutaj. JCJC. Marianie, dziękuję za kontynuowanie subskrypcji. JCJCJ. Tak, za dużo coś liter jest. Co jest za dużo liter? Cześć, killerze. Dobra, spróbujemy to przejść w takim razie. Żadnego kodu. Cancel. Dajemy Enter. Error code i tyle. Czyli tak, czarodziej czaruje nam szkielet. To piszczy wpisywanie kodu. Jak się wpisuje kod albo przychodzi etap, to tak piszczy. Dobra. DWN DGBW. DWN. No tak wpisa... A nie, DGB... Okej, dobra. DGB... Dobra. Dobra, spróbujemy. Tęczowe przedszkole, dziękuję serdecznie. Sprawdzimy zaraz. Ale najpierw... Wiecie, jesteśmy twardymi zawodnikami. Nie takie rzeczy się robiło. Nie zostawiaj tej... No. Nie sądziłem, powiem wam, że ta gra będzie wzbudzać tyle emocji. Pięknie. I teraz ty, dziadu, siłaczu, podejdź tutaj i wejdź normalnie do góry, po wężu. Tak jak się wchodzi, po wężu się wchodzi. O. Bo tutaj nie można przejść. I teraz walnij w to. W przycisk walnij. Chyba straciliśmy energię, tak. Trzeba było tu mieć wazę chyba podstawioną, tak sądzę. Dobra, wpisujemy hasło. D, W, N, D, G, B, W. Jest! Ty, tyri... Nie ta plansza! Nie! Nie, kurczaki, moje Nemezis, litości! Nie ta plansza! Ja nie przeżyję kurczaków. Nie, kurczaki! Proszę! JCJCHM. Ło, buzy, ale wy to po prostu chcecie patrzeć na moje cierpienie. JCJCHM. Nagabywaczu, możliwe, że po prostu nie zauważyłem. Jest tyle... ponad 400 osób. Jest! Dziękuję. Dziękuję. Aż sobie poleję z radości. Ach. Dobra. Pod koniec gry podamy kod do drugiego poziomu. No. Też mam internet, też mogę poszukać. Taki będę. Pełna energia. Ha! Jaki ja jestem teraz mocny.
Dobra, ale początek jest już ogarnięty, tak? Dobra, teraz tak. Spryciul, bierz to. Idziemy. Żuber, dziękuję za życzenia zdrowia, również wszystkiego dobrego dla ciebie. Dobra. Pięknie. Początek mamy opanowany. Trzeba później będzie zrobić przejście goblinów na czas. Nie tam! Jezus, już się bałem, że wejdzie po tej głupiej drabince. Tutaj. Po wężu wchodź, jak normalny człowiek, znaczy goblin. Przecież każdy goblin wchodzi na górę po wężu. Nie zapomniałem! Dobra, nieważne, nie będę wczytywał teraz stanu przecież. Zapomniałem o tym głupim przycisku. Weź tą wazę. Ale nie czaruj, tylko weź ją. I postaw tutaj. Chociaż nie wiem, czy to jest to. Dobra, odejdź i walnij. Nie, tu. Siłacz, bij. Czy wpadnie w odpowiednie miejsce? A, to zawsze mu wpada na głowę. Super, czyli po prostu nie walić w przycisk. To mogę walnąć jeszcze chyba tutaj, w te głazy. Dobra, spróbuj walnąć w te głazy. Tak, czyli tutaj muszą stać, więc... Nie, ty pójdź, stań tutaj. A ty walnij w głaz. Jest, super. Weź wazę na wszelki wypadek, łobuzie, bo ta waza może się przydać. Kto wie, do czego może później waza służyć. Chodź tutaj. Dobra. A ty? Bij! Cyganie. Jest! A, czyli waza była zmyłką. Waza była zmyłką. No co jest? O. Cóż za piękny jamnik! Proszę zawołać Krzysztofa Maja. Jak on by zobaczył tego psiaka, po prostu z radości zaczął podskakiwać w miejscu. Co to jest tutaj? Co to jest? Proszę to podnieść. Cukier! A tam mamy... Mogłem kod spisać, to prawda. Ale nie zauważyłem. Shit. Dobra, chodźmy tutaj. Co my tutaj mamy jeszcze? O, już Szuwarek będzie podawał kody. W razie czego. Tak, jamnik chaosu. Jamnik chaosu. To jest... Dobra. Proszę... Olewać psa i idziemy po mięcho. A tu zostawię cukier w takim razie. I teraz daj mu mięcho po prostu chyba, nie? Tak! To tyle! O Boże, pamiętam to! To była moja trauma jakaś. Jezus Maria. Wspomnienia wracają. To było straszne. To było absolutnie straszne. Nie wiem, co tutaj. Już się boję. Po prostu widzę to drzewo i wracają traumatyczne wspomnienia. Cały dzień nad tym spędziłem. Dobra. Oj. Dobra, to już wiem. Już wiem, po co mięso. Tutaj trzeba było dać mu mięso. Daj mu mięso. Czyli tak, mamy przejście załatwione. Tu jest jakiś motylek.
Johnny, jeszcze nie mam soczewek. Nie, jeszcze nie kupowałem. Bo poprawił mi się... Poprawiłem metodę mocowania gogli na głowie i te soczewki nie są teraz tak mi potrzebne. Tak, to tylko drzewo. Drzewo wielu gałęzi i wielu otworów. Wiecie, takie rzeczy... O. Dobra, weź ten wiatromierz, czy jak to się nazywa. Możesz tu wejść w ogóle, chłopie? Hubercie, dobranoc. Proszę, proszę wziąć to. A, przecież to jest na motyle, to jest siatka na motyle. Siatka na motyle. Barakusie, dziękuję za tyle miesięcy subskrypcji. I teraz użyj tej siatki. No chodź tutaj. Joachimie, mówiąc trauma, to jakby z dużym przymrużeniem oka, tak? Tak! Lub nie. Nie tak, nie tak. A motylka nie ma. Czyli to była po prostu wredna zmyłka. To była po prostu wredna zmyłka. No ale tak czy inaczej, musimy wziąć siatkę. Co tutaj można dalej? To jest tyle możliwości. Dobra. Chodź tutaj, pacniesz tego stwora, co tutaj wyłazi. Na razie nie podpowiadajcie. Jak będę totalnie za ten... Jeszcze nie wypróbowałem większości możliwości, więc... O, bij! Jest! Dostał! Aż pióra poleciały! Jeszcze raz! Już go nie ma, już się nie wynurzy. No, ale wynurzył się jednak. A psztyfikancie, bardzo się cieszę, że się Warte jest podoba, zwłaszcza się cieszę, bo to robili moi koledzy od nas z firmy spolszczenie. Mam nadzieję, że za dużo błędów nie znalazłeś. Dobra, walnij jeszcze ten ogryzek tutaj. Wydaje mi się, Piotekusie, że chyba lekarzem leczącym wszelkie traumy jest jakiś psychiatra, więc... Dobra, czy ja mogę jeszcze tutaj wejść? Dobra, kolejna macka. To pozostaje mi chyba jeszcze tym spróbować zaczarować to. No, idzie tam z dużą pewnością. Sam tam idzie, ja tylko pokazałem. O, to ciekawe. I co teraz mogę zrobić tutaj? Mogę coś, jakiś dzyndzol? Dzyndzol, to jest... Co ja mogę z tym dzyndzolem zrobić? Mogę wskoczyć jak... Nie wiem... W sumie powinien mu... Dobra, już wiem. Ty chodź i walniesz w to. Walniesz w ten dzyndzol. Chodź, będziesz bił w dzyndzol. Dzyndzolobójcą będziesz. Walnij. Nie... Nie tu. A nie, no... A dobra. Okej. Okay. To myślałem, że inaczej to będzie wyglądać. No dobra. Nie o to mi chodziło. Dobra, to teraz tego tu wyślę. Czyli wyślę, a ty łap dzyndzol. Pięknie. Czyli mam dwóch przydzyndzolonych. Ja nawet nie wiedziałem. Dopiero teraz widzę, że tutaj jest po prostu skała. Ja myślałem, że to jest kawałek gór i nie zdawałem sobie sprawy z tego. Teraz. I chyba będę musiał siatkę użyć na to, tak? Tak, tutaj trzeba będzie użyć siatkę, bo tutaj coś wylatuje później. Tak, coś było takie. Dobra. Ty walnij tutaj. A ty użyj... Użyj siatki. A nie, to tutaj! Tutaj trzeba siatki użyć. Dobra, bij. Szymonie, krasnoludzie, dziękuję za subskrypcję. A, właśnie, trzeba korek wziąć, racja. Trzeba wziąć korek, bo korkiem zatkamy jedną z tych dziurek. Co jest logiczne. Od tego służą korki.
Dobra, ty zostaw tutaj siatkę i weź korek. Bierz korek. O, a czyżby ten musiał go zaczarować, tego korka? Może korek jest za... Tak! Aha! I teraz ty ten korek weźmiesz i ten korek włożysz do dziurki i ptaszkiem nakarmimy tę mackę. Tacy będziemy. Piotrze, dziękuję za dołączenie do subskrybentów. Chwytaj teraz za to i proszę użyj chyba za wcześnie. Najpierw ten musi przyfanzolić, a ten musi użyć. Jest! Mamy ptaka! I teraz oddamy go w ofierze. A nie, myślałem, że oddamy go w ofierze. No cóż, miałem nadzieję, że będę mógł oddać ptaka w ofierze wielkiej matce, ale się nie udało. Trochę czuję się zawiedziony. Nie ma kodu. Gdzie jest kod? Dobra, a czy mam tego ptaka, czyli ptaka trzeba będzie puścić... Jamnikowi chaosu? Nie kojarzę teraz. Dobra. Puśćmy go. On bardzo chce się z nim zaprzyjaźnić. Czy ja mogę go zaczarować teraz? Rzucaj zaklęcie. Chyba źle staje. Nie pamiętałem tego. Cóż za wielka miłość. Ojejku. Moi drodzy, czy... Dobra, to mamy chyba... Rozwalmy te drzwi. Albo i nie. Albo te. Tak! Ero i Tlfau. Ja bym poprosił jakiś ten kod, który byłby, wiecie, z pełną energią. Ero i Tlfau. O, z pełną energią to jest FTQ. FTQ. Dziękuję bardzo. Idziemy tam. Czy to jest kod na następny? Myszko, chodź tutaj. Czy to jest kod na następny, czy na ten? Dobra, to wpiszmy sobie teraz ten kod. F, T, i D, D, Q, D, jasne. F, T, Q. Ukażę. Dziękuję za dołączenie do obserwatorów. Mam pełną energię. Szuwarek jak zwykle mnie ratuje. Dziękuję ci, Szuwarku. Dobra. Tutaj jest jakaś ciekawie wyglądająca czaszka. Co my tu musimy zrobić? Pewnie księgę czarów otworzyć, nie? Dobra. Najpierw... Który pójdzie? Raz, dwa... Tu jest dużo obiektów jest tutaj. Bardzo dużo. To jest wersja PC-towa Atreyu. Madmanie, już mówiłem o Benedykcie, że bardzo fajna gra, tylko rzeczywiście optymalizacja... Oj, oj, oj. Dobra, podnieś to, zobaczmy co to jest. Eliksir. Fantastycznie. Użyj eliksiru na tym... złym człowieku. Sam użył. To nie był dobry pomysł, chyba. I co jest teraz? O, po prostu znika. Chwilę. To jest eliksir znikania. Dobra, gdybyś ty poszedł teraz tutaj sobie na górę, możesz wejść tam? Idź tam. No.
Czasami śledzenie ścieżek działa dobrze, czasami w ogóle. I polej ten szkielet teraz ten. Nie na siebie. Nie, nie, nie. O, dzisiaj... Boże, co dzisiaj Lucjan zrobił? Mój kot, dla osób, które nie wiedzą. Lucjan był sobie na balkonie. Balkon mam dosyć, no ja wiem, 3-4 metry nad ziemią. I Lucjan postanowił tuż przy krawędzi tego balkonu się wygrzewać. I obracał się. I nagle okazało się, że miejsce, w którym się obracał, już nie jest balkonem, tylko jest po prostu pustą przestrzenią. I spadł z tego balkonu. Archeliosie, witam serdecznie. Spadł na cztery łapy, naprawdę wysoko. I był tak totalnie skołowany, nie wiedział, co się dzieje. Ja od razu zbiegłem na dół, szukam Lucjana, a ten, jak zwykle stara się uciekać, to teraz szybko do domu. Stał przy drzwiach i był tak spanikowany, że mnie poharatał. Jestem trochę poharatany. Ale na całe szczęście nic mu się nie stało. Ach. Zepsutę dygresję? Oj, to przepraszam, że dygresję zepsute. Dobra, co by tutaj zrobić? Weźmy ten drugi eliksir. Mikstura. To nie jest eliksir, to jest mikstura. A to na dole, co to jest? Filtry. Nie wiem, co to jest filtry. A to jest co? Tutaj jest jeszcze? Cup and ball. Okej, okay, czyli kielich i piłka, kula. A tu jest jeszcze inkaust, tak? Inkaust jest. Feather, po prostu samo feather. Co można zrobić? Możemy posmyrać piórem. Nie, nie możemy posmyrać. Chciałem ten portret posmyrać piórem, ale chyba to jest... Można posmyrać albo to coś, tę łapkę, jako po co? Albo tą czaszkę. Posmyrajmy czaszkę piórem. Nie. Coś czuję, że to pióro jest do smyrania, ale dokładnie jak... Nie! Szkielecie parszywy, to ciebie posmyram. Ciebie posmyram. W stopę cię posmyram, zobaczysz. I kluczyk mi dał. Kluczyk pewnie jest do tej klatki. Tylko jak mam ten kluczyk wziąć? To jest pytanie. Dobra, spróbuj wziąć. No nie, 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 tak się nie da. Muszę się wymienić za coś pewnie. Bo ten kluczyk będzie mi potrzebny. Marcinie, to jest doskonały pomysł. Przynajmniej na to taki wygląda. Czyli zniknąć zanim wezmę... Tylko czy... A to jest ten eliksir. Oczywiście, spróbujmy tak zrobić, Marcinie. To nie jest... Brzmi dobrze. Czy ja mogę teraz go wziąć? Mogę! Nie! Nie! Jezus! Nie wyszło. Źle to zrobiłem. Teraz już nie podejdę do tego eliksiru chyba, tak? Czy podejdę? No nie. Chyba mam skapcanione wszystko. Wczytujemy kod. Bo inaczej tego nie przejdę. Przepraszam. Dobra. Czyli teraz już wiemy. Bierzemy pióro. Będziemy smyrać szkielet.
super. Teraz bierzemy eliksir. Używamy eliksiru i spróbuję użyć tego eliksiru na kluczu. Nie, nie da się. Zabawkę mówicie, czyli dać ten? Kulę i... Jak on się będzie tym bawił? No dobra, spróbujmy. To nie jest do końca logiczne. Okej. Ale wystarczyło, dziękuję. Użyj proszę tutaj na tym... na tej szafce. Albo nie na tej, tylko proszę tu wejść na górę. Dałem klucz! Otworzył! Kto to jest? Co to jest? Nie wiem, kto to jest, ale uciekł. Nie wiem, czy o to chodziło. Kogoś uwolniłem. Dobra. Trzeba poczarować. O! Patrzcie, pszczółka przyleciała. Trzeba ją zaczarować, koniecznie. Zaczarujemy pszczółkę. Czaruj! Nie! Nie! To był zły pomysł! Nie! Nie czaruj jeszcze raz! Uciekaj! To za... Dobra, pióro zaczaruję. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Proszę mi to podnieść w tej chwili. Maksymilianie, tak, masz... fly swatcher, czyli packa na muchy. Walnij packą na muchy tego okropi... Tu! Walnij! O, teraz. Idź, pokaż jej, gdzie muchy zimują. Nie daj jej szans. O Jezus. Poczekaj, teraz, bij! Jest! I teraz ją zaczaruję. No właśnie widzę, jest ponad 400 osób na grze sprzed ponad 30 lat. Moi drodzy, jestem zachwycony. Dziękuję wam serdecznie. Ja wiem, że to po części moja czarująca osobowość. Ale to naprawdę się nie spodziewałem. I co teraz mam z tym zrobić? Dart. Wrzucę w to, tak? W to rzucić trzeba? No mówię, 32 lata ma ta gra. Ponad 30. Zaraz, czemu on gdzieś rzucił ją tam? Zaraz, gdzie jest ta szczałka teraz? Szczałko, gdzie jesteś? Zniknęła szczałka. Co się stało? I czemu on rzucił... Albo tu trzeba portret w portret tego zrobić. O, i od nowa wszystko. Dobra, walnij w muchę. Ty zaczaruj. A ty musisz rzucić chyba właśnie w tego, w portret czarodzieja. Nie wiem, dalibóg po co, no ale skoro tak, skoro się tak bardzo cieszycie, to ja rzucę ten portret. Proszę. No i co? Jest! Mamy laleczkę króla! Możemy go teraz oswobodzić. Musimy... Super! A to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Co to jest to? Teraz co... Czym jest to tutaj na końcu? Proszę bardzo, eliksir. Wychodzimy. Barakusie, tak, to już wiem, że jest antagonistą. Good heavens, the statue, czyli dobre nieba. Zobacz. Ta figurka przedstawia króla, cóż za straszna
straszny sposób na zakończenie, czy nie, do załatwienie kogoś. A więc zły czarownik rzucił na niego zaklęcie według, czy też tego, co powiedział nam czarodziej, którego uwolniliśmy, tylko Shadwin mądry może nam pomóc. Co to jest? Nie pamiętam, tej planszy nie pamiętam. Tej planszy nie pamiętam. Mamy tutaj kilka elementów ciekawych. Eliksir daje nam niewidzialność. Tak, mamy tutaj Krteka. Krtek wynurza się ze swej nory. Mamy klakson. Jajka trzeba będzie mu pewnie zrzucić na głowę. Kod DCPLK. Dobrze, kod sobie wpiszmy na wszelki wypadek. DCPLQMH. A, będzie znowu tekst wczytywany. To jest chyba z Goga, tak sądzę, że to z Goga jest. Kubiszonie, bo to jest pierwowzór Schnibel Woodruffa. To jest pierwowzór, to jest gra przez tych samych twórców zrobiona, zanim wydali jeszcze trzy inne gry, zanim wyszedł ten Schnibel w Azimut. Dobrze, co my tu mamy? Tutaj też się pojawia Krtek. Czy mogę to podnieść? W ogóle tam nie mogę iść. Chyba. Czy mogę? A! Dobra. O, to było niespodziewane. A rzeczywiście, tutaj paski na dole, widzicie, oznaczają, co już znalazłem. Znalazłem figurkę króla i muszę jeszcze znaleźć te trzy dodatkowe elementy, czyli roślinę, miksturę i chyba, nie wiem, coś jeszcze. Kasiałkę, jeśli już, to pewnie, no, pewnie tak, ale ostatnio chciałem sobie przypomnieć Szymona Czarodzieja i to... Trochę się boję, żeby czy nie skończy jak Longest Journey. Dobra, spróbujmy wejść tutaj i strącić mu jaja na głowę. Nie, to nie ty miałeś robić, ty z... Ach, bo... Dobra, to ty miałeś zrobić. Natomiast eliksir mi na pewno się przyda, żeby przejść tam dalej. Matixie, powiem tak, na razie nie wiem, czy jakaś seria VR-owa będzie... Czemu nie mogę sterować? Znaczy, nie wiem, czy przechodzenie całej gry, bo to jest jednak mnóstwo pracy, mnóstwo. I czasu, którego nie mam. Natomiast na pewno będę chciał pokazać jakieś gry VR-owe jeszcze dodatkowo. Dobra, strącaj jaja. To nie było to. To nie to. Teraz tutaj... Czy tutaj nie ma Teraz, czy tutaj nie ma jamy jakiejś? Popatrzcie, coś jest pod tym. Pod korzeniem. Rzuć zaklęcie na to. Tak! Co to jest? Co to jest? Podnieś to. A więc to jest piszczałka na ptaszki. Dobra, chyba już wiem. Teraz spróbujmy użyć piszczałki przy jajkach. Albo po prostu użyć piszczałki teraz. On tam sam pójdzie, bardzo dobrze. I zrzucą mój... Szuwarku, dzięki. Druga część jest bardziej toporna. Możliwe, możliwe. Dobra, udało się. I co teraz? Teraz może powinienem walnąć. A mogę pójść tam dalej? Mogę? Mogę. Tak daleko. Czy mogę tu skoczyć? Nie. Dobra, walnij. To było głupie. Tak, oczywiście to było głupie. Więc jeszcze raz wezwij ptaszka.
No i co teraz? Może trzeba podnieść jajko? Nie. Nie mogę podnieść jajka. Na razie mam zablokowane tutaj przejście, tak? Bo wiadomo, że on zacznie... Chyba, że... Spróbuję użyć eliksiru niewidzialności. Na razie w sumie też nie wiem, do czego mi te... O. Popatrzcie. Walnij w jajo! Jeszcze raz! Dobra, może trzeba je zaczarować. Zaczaruj jajo. Wejdź tam i zaczaruj to jajo. Walenie ptaka nie jest dobrym pomysłem. No, w sumie... O, mam wy... Ja to wymyśliłem, ja wiedziałem, że tak będzie. Tak dokładnie, to był taki... Taki był plan. Po prostu zaplanowałem, że tak to będzie. A Menoki, już zmykasz, szkoda, trzymaj się, dobrej nocy. Dobra, zaczaruj marchewkę, bo jest marchewka, nie? Nie, to... Albo zaczaruj kreta. Chyba, że ten po prostu tutaj przejdzie, przeskoczy tam. On jest siłaczem. Może tam skoczyć? Bo tu? Nie. Bo ten może się przekraść sobie... Weźmie eliksir. Sosna, powrót do dzieciństwa. No właśnie. Dobra. Użyj. I idź. Nie! Nie! Smutne. Joachimie, zaczaruj klakson. Właśnie chyba tak będę musiał zrobić, tylko... Dobra, najpierw czarujemy tutaj drzewo. Teraz ten bierze sobie piszczałkę na ptaszki. Idzie tutaj zapiszczeć. Tak właśnie, tylko wiecie, ta trąbka jest bardzo tak na środku tu pokazana, nie? Dobra, teraz ty już wchodź tutaj, zaraz będziesz bił jajo. Rafale, nie znienawidzę. Ja na razie się super bawię. Nie sądziłem, że będę się super bawić. Jak... O, wracają wspomnienia po prostu. Popatrzcie, można być starszym, nobliwym panem jak ja, a bawić się przy takich grach. Dobra, ptaku, zmykaj. A ty bij jajo. Doskonale. A ty rzucaj zaklęcie na jajo. Super. I teraz tak. Tutaj muszę bardzo ostrożnie podejść czarodziejem, żeby rzucić zaklęcie na trąbeczkę. Rzeczywiście. Tak. I ona odleci. No nie wiem. No dobra. Spróbujmy. Zaryzykujemy. Idziemy. Bierz eliksir. Ja części trzeciej Sosno nie przeszedłem. Chyba zacząłem w nią grać, ale nigdy jej nie skończyłem. Natomiast w dwójce coś tam chyba do połowy doszedłem. Dobra, idź. Idź teraz. I bierz marchewę. Bierz marchewę. Przeszedłeś? Przeszedłeś? Bo nie wiem. Wziąłeś marchewę. Bardzo dobrze. I daj marchewę temu szczurowi, czyli kretowi. O! Nie wiem, co ten kret robi, ale kret się... Nie wiem, może siłacz będzie mógł przejść przez... Może będzie mógł walnąć mu w ryłko. Chyba nie. Moniu, dobry wieczór.
Albo wiem. Rzucimy zaklęcie na tego kreta, że on wykopie nam przejście. Nie, tego nie rozmawię. Idź! Nie idź, stań! Dobra, jeszcze raz. Proszę. Idź! Pięknie! Jezus. Oj, coś pięknego. Dobra, ty bierz eliksir. Eliksir się pewnie jeszcze przyda. Albo marchewę bierz. Może marchewa się przyda. Nie marchewa? To co tu mogę jeszcze zrobić? A może trzeba klakson wziąć? Bo wszyscy są po tej stronie, więc nie wiem. Wydaje mi się, że to koniec powinien być. Dobra. A! Trzeba było ruszyć parę pikseli dalej. Dobra, i mam... Oj, kod był, zapomniałem. Tu coś pamiętam. Ale nie wiem co. Czy to nie jest marchewkowe pole? I teraz powinien Lady Punk... Najlepszy utwór grupy Lady Punk z filmu animowanego o Jacku i Placku. Czyli o dwóch takich, co ukradli księżyc. Czyli marchewkowe pole. To jest najlepszy kawałek Lady Punk. W ogóle. Nie ma lepszego. I nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym. Proszę bardzo. Nie wiem, co mi to da, ale na pewno coś. Dobra, ten podnieś kijaszka. Tu jest miejsce na kijaszka, widzicie? Trzeba będzie włożyć kijaszka w tą dziureczkę. Na Amidze ta pani nie pokazywała więcej dźwięków? Chyba nie. No i logiczne, mamy koneweczkę i z koneweczką zastanawiam się, czy trzeba będzie ją zakląć, czy nie, ale teraz chyba po prostu będziemy podlewać marcheweczki. Proszę podlewać w sześciusieńkie. A siłacz będzie je wyciągać, tak mam nadzieję. Lichy Scyżu, dzięki za życzenia. Mam nadzieję, że... Chyba już jesteśmy za połową, takie mam wrażenie. Teraz, która jest godzina? 22:40. Miałem dzisiaj szybciej kończyć, ale kurczę, coś mnie kusi, żeby to przejść po prostu. Ale to spróbujemy zaczarować te marchwie teraz. Może one wyjdą same. Machiavelli, nie, jeszcze nie słuchałem nowej Metaliki. Ja teraz cały czas... O, odzyska energię, popatrzcie. Słucham cały czas Heikena, jeśli już. Miejsce na kluczyk. Czyli pewnie będzie jakaś marchewka... Ojej, dobra, tutaj proszę sobie odnowić siły na tej marchewce. Dobra, popatrzyło się oko. Tak, to są marchewki GMO, dobra. Idziemy znowu do tej pani, żeby odzyskać energię. Normalny sposób odzyskiwania energii przez gobliny. Zaraz, czemu? Czemu straciłem teraz energię? Przepraszam. Skandal! Tutaj pewnie będzie klucz. Jest klucz, dobrze, bierz klucz. A, trzeba mu pewnie walnąć w nos. Psztyczka w nos trzeba mu sprzedać. Marchewki GMO. Tak jest. Jest klucz. Podnieś klucz, proszę pana. Dobra, ty się odsuń. Ty też się odsuń. Tak, będę chciał dwójkę na pewno zagrać, bo mówię, dwójkę praktycznie nie grałem, więc...
No właśnie, poprzednio też skrycie. Na całe szczęście jest szuwarek, który zaraz mi poda kod. Proszę bardzo. Włazić tu. Włazić. O, jest go. Tycneror. No, chodzimy. Leże szczura. Kod tycyny. Gty... O, dobra, nawet nie będę ten, tylko wpiszę od razu. Tycyny. Gty. O, f. I pełna energia. Jerry, to jest platforma PC. PC Master Race. A, gdzie oni są? A, tutaj są. Dobra. Co tu jest na końcu? Proszę tam spryciarzu podnieść to. Zapałki i armata. Mam pomysł. Mam pomysł. Taki, wiecie. Trzeba obudzić szczura. To jest logiczne, że szczura... Każdy szczur ma w domu armatę służącą... Jaśku, dziękuję za dołączenie do obserwatorów. O, zaraz, tu nie ma... A, bo tu są kule armatnie. Trzeba załadować kule chyba. Gra nie jest w Game Passie, tak, uważajcie. Gra nie jest w Game Passie. Dobra. To chyba nie tak. Ty siłaczu tutaj zejdź i może trzeba przestawić to. Moja ulubiona Castlevania to Symphony of the Night. Prosta sprawa. O! Jeszcze raz walnij? Tego się nie spodziewałem. Dobra. Zabiję tego dziadka. Ja go nie chcę... Dobra, ja go nie chcę zabić. Absolutnie nie chcę go zabić. Dobra, podnieś to. Czemu nie mogę podnieść kuli armatnie? To są kule armatnie, prawda? No nie mogę podnieść kuli armatnie. Dziwna sprawa. Dobra, to strzelmy w gong. Albo już wiem. Domyślam się. Chodź tutaj. Tutaj nie ma kuli po prostu, więc on nic nie wystrzeli. A te kule są zbite w taką, wiecie... Hałdę. Hałdę kulową, którą trzeba rozbić, tak? Albo zaczarować. Tak, rozbić, więc ty podnieś kulę. Tak, i trzeba pewnie wiszący gong walnąć, żeby go zbudzić. Załaduj kulę. Teraz pytanie. To jest ważne pytanie. Czy strzelamy na wprost? Czy właśnie jak ten. Jak ta armatka jest usytuowana? Bo nie wiem. Ja jednak uznam, że trzeba ją skierować ku górze. Piotrze, nie. Serial Amerykańscy Bogowie jest na podstawie książki Neila Gaimana. Dobra. Do góry. Zapalmy, zapalmy. Będzie piękny wystrzał z armaty. O! Dostaliśmy marchewkę. No tak, jesteśmy pod marchewkowym polem, więc to normalne. Dobra, czy tę marchewkę trzeba zaczarować? Spróbujmy marchewkę zaczarować i wiecie, z marchewki może być zając. Chociaż tak naprawdę to z kaczki zrobił się zając najczęściej, a nie z marchewki, ale... Proszę bardzo! Trąbka do tego, do dęcia weń. Proszę wziąć tę trąbkę i zadąć staremu szczurowi prosto w jego ucho. Więc Piotrze, ja nie oglądałem serialu, znaczy zacząłem oglądać chyba dwa odcinki. Jakoś przestałem. O!
Obudzi się, czy nie? Czy to za mało? Nic. To za mało. To za mało. Pum, pum, pum. No dobrze. Strzelmy jeszcze raz. O właśnie, kociołek. Racja, kociołek. Kociołek warto rozpalić. Dziękuję za delikatną podpowiedź. Proszę podpalić tutaj ogień. No, rzucaj. Jest, pali się. Teraz proszę podnieść... Może, może ja niepotrzebnie robiłem trąbkę z tej marchewki, może marchewkę trzeba po prostu, wiecie, upiec. Ugotować. Ja głupi. Ugotować. Chodź tutaj, hopie. Walnij w armatę. Najpierw ugotujemy marchewkę, bo może zareaguje na zapach. Jak wiadomo, wszystkie szczury najbardziej lubią zupę marchewkową. Nie wiem, czy wiecie, jak chcecie się pozbyć szczurów z domu, to musicie ugotować im dużo marchewki. I one wtedy niczym na dźwięk fletu wychodzą ze wszystkich swoich nor i idą prosto do gara. Art, dobry wieczór. No i nie ma marchewki. No a spróbuj jeszcze raz to zaczarować, chłopie. Dobra, a ty spróbuj wrzucić marchewkę do ognia. Bo to może być ten plan. Marchewka do... No, do gara marchewka. Do... Tu jest gar, chłopie. Nie, oczywiście z tymi szczurami to ściema. No, wiecie, ja czasami sobie żartuję. Tak... No. Jeśli ktoś uwierzył naprawdę w opowieść o zupie marchewkowej, to nie, 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 to nie jest prawda. Dobra, nie wiem co tu. Jeszcze raz, spróbujmy strzelić normalnie. Ty zostaw tę marchewkę tutaj jednak. Blasphemous jest niezły, szczególnie jeśli ktoś lubi Dark Souls, to tym bardziej. Marchew do armaty! Rzeczywiście tęczowe przedszkole, marchew do armaty! Tak, i wystrzelić na wprost, oczywiście! Przecież to jest takie logiczne. Ojejku. Człowiek za rzadko gra w przygodówki i wychodzi z tego rytmu logicznego myślenia. No, dobra, teraz chyba niestety muszę strzelić normalnie, więc podnieś, bo załadowałem tam już kulę, ajajaj, głupi. Więc muszę strzelić, tylko że jak teraz strzelę, to czy zabiję tego biednego tego? A spróbujmy, zobaczmy. Zobaczmy, co się stanie, czy zabiję gospodarza szczurzego. Proszę. Tak. Kaput. To była nauczka na przyszłość. Dobra, ale już wiem, co mam robić. Muszę podnieść zapałki. Czyli też, jakbyście mieli problemy ze szczurami, to po prostu najlepiej strzelać do nich z armaty. Wtedy prawdopodobnie ze strachu zginą po prostu. Zobaczą wybuch obok siebie, zobaczą eksplozję, poczują żar. No i będzie... I uznają, że ich życie, ich małe, wątłe, szczurze serduszka nie wytrzymają tego napięcia. Dobra, walnij w to. Teraz... Tutaj ty podnieś typie to. No właśnie, montowanie armaty nad fotelem jest tak...
Ja na przykład nie mam za sobą armaty. Nie wiem jak u was, ale ja armaty nie mam po prostu. Czemu nie chcesz włożyć tego? Cannonball, włoż. Włoż. Jeszcze raz podnieś. Teraz może ja powinienem najpierw walnąć tą armatę. O, dopiero teraz ja mogę włożyć tutaj coś. Dokładnie. To i teraz proszę walnąć ponownie. Spadnie marchewka. Kiedy odpalę armatę. Czy w gong nie da się uderzyć z pięści? Zaraz sprawdzimy, ale najpierw wygenerujemy sobie marchewkę. Wygenerowanie marchewki jest teraz moim priorytetem. I teraz proszę, spróbuj walnąć w gong, ale sądzę, że to nie będzie to. No w ogóle nie chcę walnąć w gong. Gong jest dla niego niczem. Grzegorzu, tak, jeśli gobliny 5 wyjdą, tylko że najpierw będę chciał przejść drugie i trzecie. I czwarte. Tak jak robiłem to z Monkey Island. A z waszą pomocą sądzę, że każda z tych gier to jest na jedno spotkanie. Więc, dobra, proszę bardzo, odpalone. Tylko teraz muszę jeszcze zapalić pod kociołkiem, żebym nie zapomniał, zapalić pod kociołkiem, skoro mam tutaj już zapałki. Proszę. I proszę podpalić tutaj. Wystrzelimy marchewę prosto do... Już wyszły te gobliny, ojej. Dobranoc, Szwarku. Trzymaj się. Shit. Say it no more. Dziękuję za wpadnięcie z rajdem. Pozdrawiam wszystkich rajdowiczów. Mam nadzieję, że dzień wam mija doskonale. Cieszę się, że wpadliście na transmisję z gry sprzed 32 lat. 32 lata temu gobliny się pojawiły, więc może części z was nie było na świecie wtedy. Dziś osoby wspierające otrzymały grę. Okej. Okay. Saint No More, dzięki raz jeszcze za wpadnięcie z rajdem. Ragnarolo, ostatnio miałem wykład na Uniwersytecie Dolnośląskim, ale no to był chyba tylko dla słuchaczy. Akurat tego, to były zajęcia, nie pamiętam dokładnie z czego. Byłem tam na zaproszenie Adama Flammy, który tam wykłada. Natomiast to była nawet, to nawet nie był wykład, tylko bardziej taki panel dyskusyjny. Wraz z moimi gośćmi, Ziemkiem i Hubertem, rozmawialiśmy o dawnych czasach i staraliśmy się młodemu pokoleniu pokazać odrobinę historii gier. Romoro, witam. Dobra, spróbujmy jeszcze raz wygenerować marchewkę. Mam nadzieję, że spadnie marchewka teraz. Proszę. Marchewko. Jest marchewka. Super, podnieś marchewkę. Natomiast trochę moich wykładów jest w sieci też. Jest na przykład mój wykład z Digital Dragons. I on jest zarówno u mnie na stronie, jak i na stronie Digital Dragons. Nazywa się Desperately Seeking Context, czyli rozpaczliwie szukając kontekstu. Po angielsku, ale mam nadzieję, że to chyba nie przeszkadza za bardzo. O, Olgierdzie, ty byłeś na tym panelu dyskusyjnym. To powiedz mi proszę, jak było? Jak wrażenia? Bo nie wiem, czy w ogóle się podobało, czy się nie podobało. Czy nie zanudziliśmy młodzieży? Dobra. Wyłaź tutaj, dziadzie. A ty, proszę, walnij w armatę. O, jaka wielka, pod każdym kołem żelazna belka, jak to... Dobra. I proszę, prosto do gara. Prosto do gara. Jest! I teraz zapach go obudzi.
To jeszcze za mało. I teraz chyba muszę dodatkowo strącić marchewę i zrobić z niej ten. Trąbkę do słuchania. Dobra, proszę podnieść. To jest długa scena, tutaj jest naprawdę dużo, dużo do ogarnięcia. I takich czynności powtarzalnych. Dobra, proszę załadować. Tak w ogóle to wpadłem teraz w kompleksy, bo mój starszy syn 4 dni temu założył sobie konto na takiej platformie, na której ja konta nie mam i mieć nie będę, czyli platforma nazywa się TikTok. I zaczął wrzucać tam filmiki. Ma 4 filmiki, nie, może dzisiaj już jest 5. W ciągu 4 dni 5 milionów odsłon i ponad 50 tysięcy obserwujących. Ja na YouTubie 12 lat, mam 28 prawie tysięcy obserwujących. On w 4 dni 5 milionów odsłon. Kosmos. Kosmos po prostu. Dobra, proszę zapalić te. Ragnarolo chyba w ogóle się na TikToku nie przekłada. Znaczy ma po prostu dużo, dużo odsłon. Nie wiem, czy coś więcej poza tym ma. Dobra, proszę, ty dziadzie masz zejść tutaj i zaczarować to. Tylko ja mam wrażenie, że ten obudził się już tutaj. Dobra, a ty proszę podnieść to. Właśnie nie, bo mam mnóstwo komentarzy polskich, bo zrobił taką rozmowy w lobby albo podczas gry, jakby politycy rozmawiali. Za pomocą sztucznej inteligencji oraz umiejętności swoich wygenerował głosy polskich polityków i podłożył je pod standardowe teksty słyszane w poczekalni. Jeszcze tak, jak powiem, podkręcił. Polecam obejrzeć. Skurczybyk ma talent, naprawdę. Jego konto na TikToku nazywa się Esandre. Esandre. O, co to jest? Różdżka jakaś? Nie wiem, co to jest. Młotek? A, młotkiem walnę w to, w gong. Czekajcie, teraz mam wkleję, gdzie tutaj mam. Mam gdzieś to tutaj. Dobra. Ja nie chcę absolutnie oglądać żadnego ten. Nie chcę się logować na to, tylko chcę wam po prostu wkleić odnośnik do jego. Do jego kanału. Tak, 53 tysiące, o właśnie już Fortnite'a wrzucił 75 tysięcy odsłon i to chyba od pół godziny, wiecie, to jest. Wpędza mnie junior w kompleksy, a ja wam zaraz wkleję odnośnik. Gdzie ty jesteś odnośnikiem? Tutaj. O, od godziny, no dobra. No. Dobra, ja walnąłem w to i co teraz tutaj? Czarodzieju, czy rzuć tam zaklęcie? Wrzuca to samo też na swoje konto YouTube'owe, które tak samo się nazywa. No trudno, żeby nie był do mnie podobny w sumie. Dobrze. A na górze się coś pojawiło, rzeczywiście. Proszę to podnieść. Dziękuję, Maksymilianie. Co to jest? Wahadełko? Wahadło. Rzeczywiście. Proszę bardzo. Gemelor. Only
the Statue of Serenity, transcended by Gemelor, the dragon's fire, has the power to break the spell holding the king in its thrall. Thrall to jest niewola, jakbyście chcieli. Cóż to za dziwna statua? Jaka muzyczka? Tak, mamy na pewno dwa punkty interaktywne, czyli ten X i kamyczek. Tak, to jest kamyczek? Może rzucić powinienem nim. Albo włożyć go tutaj. Nie, połóż go ty. Położył go. A ty go zaklniesz. Ha! Jeszcze raz go zaklnij. Zrobisz most. Tak! R2BPL, pozdrawiam. Dobra, ty podnieś... Wisiorek. Nie wisiorek, tylko wahadełko. Wiecie, wahadełko się używało, żeby cieki wodne rozpoznawać. Wejdź mu pomiędzy nogi i zacznij tutaj dyndać mu wahadełkiem. Może tutaj. Ono chyba powinno zacząć mocno się... Może tutaj na ziemi gdzieś powinno być. Niżej. O! Tutaj. No i co mam tutaj robić? Dobra, to teraz ty. Tutaj... Ty, chłopie, albo ty zaklniesz tą ziemię tutaj. Nie, no to ty tutaj uderz. Dobra, to ty może tutaj zacznij kopać, albo podnieś. Czy na dłonie nie da się wejść? A właśnie, może da się wejść na dłonie. Spróbujmy. Może trzeba je obciążyć, te dłonie. Bo tu rzeczywiście wygląda, jak była drabina, nie? Tak, jest coś takiego. Spróbuj walnąć w to. Nie. Nie bij w to. A ty wejdź tutaj. To rzeczywiście ten może powinien walnąć ten element. Poczekajcie, spróbuję walnąć to kółeczko. Ja tu powinien chyba mieć jakąś łopatę albo coś takiego. Dobry wieczór, Jakubie. Dobra, ty zejdź i walnij w to. To nie to, to ty spróbuj tutaj zaczarować to. No nie wiem. Ja potrzebuję jakiejś łopaty. Potrzebuję jakiejś... Właśnie medalion próbowałem zaczarować. Nie, ja tu muszę wyczarować łopatę chyba. Może trzeba drzewo zaczarować. No, popatrzcie, to drzewo jakoś inaczej wygląda. Proszę je uderzyć. Ono spadnie. Ty je podniesiesz i zaczniesz tu je kopać.
No tutaj, właśnie tutaj. Kop dalej. Jeszcze kop. Proszę bardzo, już? Dobra, to zapiszę sobie kod IQ. IQ DN JQN. Dobra. Mariuszu, to jest po prostu moje życie. Na tym polega. Szukanie rozwiązań absurdalnych problemów. Oj, 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 oj. Tutaj to po prostu będzie źle. Mamy smoka. Dwugłowego smoka. I tak naprawdę sądzę, że interaktywne jest tylko to i to. Tu jest pułapka. Dobra, najpierw spróbujemy ją zaczarować. Idźmy tam. Łukaszu, o, tynkowanie, też mnie czeka niedługo, pewnie. Dobra, zaczaruj. Nie. A to, jak zaczarujesz, możesz zaczarować? Nie. Dobra, to ty, mój drogi, a ty jeszcze spróbuj zaczarować. Dobra, już wiem, że to jest proste. Popatrzcie na te kawałki drewna. Ten musi walnąć to drewno, tak jak w kulę poprzednio walnął, żeby wypadł patyk. Prosta sprawa. Ten musi wziąć patyk i włożyć go w pułapkę. Cóż za banalne rozwiązanie. Proszę włożyć kijek w pułapkę. Proszę bardzo. Pułapka załatwiona. Teraz czarodziej idzie tutaj i czaruje nam kość. No dobrze, może nie do końca. Może to czarodziej próbuje zaczarować kładkę. Nie, dobra, to może spróbuję zaczarować pułapkę. Dobra, to może próbuję zejść na dół. Bo tutaj na dole coś jest jeszcze. Co to jest w ogóle? Proszę bardzo. Mam, czyżby to były nasiona znowu? Uciekaj! Dobra. Podnieś te nasiona. Jesteśmy blisko końca? To super. To super. To uciekaj! Nasiona znowu. Posypiemy tymi nasiona. Oj, coś chyba poszło źle. Ale posypiemy z góry nasionami ten nie wiem, ten mostek. Wtedy przylecą kury. Wtedy przylecą kury. Tabdy z dobrej nocy. Syp. Niech przylecą kury. Chyba nie, dobra. To ty walnij w to znowu. Krzaku, witam. A może trzeba wziąć tego kijka i go rzucić na tam. Nie. Jest jeszcze jedna możliwość. Kijek trzeba zaczarować. Chodź tutaj, zaczaruj kijek. Albo zaczaruj najpierw nasiona, bo w nasionach wiecie, możemy znaleźć tam jakieś ciekawe rzeczy. Czy ta gra ma coś wspólnego z lemmingami? Oprócz tego, że wyszła też na Amiga i też w 91 roku, to nie. Co to jest? Co to jest? Gaśnica? Dezodorant. No nie jest to coś, co myślałem, że by się przydało jakoś szczególnie. Zaraz. Ale gdybyśmy postawili dezodorant tutaj, a smog go spali. O, tak, gra ma kody do poziomów. Tak, tak, tak.
Musisz zabić i upiec stopę. To brzmi dziwnie. Momencik, leję sobie delikatnie. Oj, jak szybko znika. Dobra, spróbujemy postawić ten dezodorant tutaj. No właśnie, ogień i dezodorant ma też płomieni. Dobra, spróbujmy tak zrobić. Chowaj się. I podnieś teraz... Podnieś te nasiona. Jakbym tutaj je posiał. Nie, może tutaj przyjdą kury. Kury, cip, 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 cip. Kury, kury. Tutaj. Kury, kury, kury. Chowaj się! A, źle. Dobra, wczytam stan. IQ, DNJ, o, i tak dalej. Load. IQ, DN. JQN. Bo nie jest dobrze. A więc zaczynamy od tego, że najpierw idziemy walnąć w te klocuchy. Już pokazywałem kilka razy Glenlivet. Glenlivet, whisky taka, single malt. Proszę za... tak, proszę podnieść i rzucić w pułapkę. Marcinie, dobrej nocy. Która to godzina już jest? 23.18. Kurczę, planowałem dzisiaj krótką transmisję. Ale jak już jestem chyba blisko końca... O! I proszę raz jeszcze walnąć w to. Źle, źle stanąłeś, pięściarzu miły. Walnij raz jeszcze w te... No chyba nie, dobra. To proszę zaczarować tę pułapkę. Aciu, aciu. Jak... Na górze przy jaskini trzeba posypać i przyjdzie stopa. Dobra, a przecież ja mam ten... tutaj jest, proszę. Proszę go postawić, a ty go proszę zaczarować. No, czaruj. Super. To nie jest torfowa, to jest dosyć delikatna. Ja torfowa akurat bardzo lubię, więc... Ale to niestety torfowa nie jest. Dobra, idź po ten... Poworek. Nie, poworek nie pójdziesz. Ty go musisz najpierw podnieść. Przegląd prasy jeszcze, o mój Boże. Uciekaj, 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 chłopie. Uciekaj stąd, uciekaj. Udało się uciec, bardzo dobrze. A teraz ty chodź i weź te nasiona i rzeczywiście spróbujemy je posypać tam przy wejściu. I złaś, 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 udało się zejść. Proszę iść tutaj na górę i... No rzeczywiście, jeśli chcemy przejść suchą stopą przez ten most, to musimy znaleźć jakąś inną stopę. O Boże mój! Dobra, chyba musimy posypać teraz gdzieś niżej, nie? Czy ona tu będzie chodzić? Co ona będzie tutaj... Czy ta stopa będzie... Droga stopo, no. Śladem czarnych stóp. Zaraz, ja się zastanawiam, czy nie powinienem ustawić pułapki. Czy ja nie powinienem podnieść pułapki? Czy mogę ją podnieść, czy nie? Nie mogę. No właśnie, chyba trzeba będzie ją zdezodorantować. Tylko jak to zrobić? Trzeba będzie sobie tak postawić tutaj nasiona.
i pójść pod dezodorant, podnieść dezodorant, kiedy ją przywołamy. Kurczę, powiem tak, no gdyby nie sugestia Joachima, to sądzę, żebym siedział dłużej nad tą sceną, bo pewnie ostatecznie bym to zrobił, no bo kiedyś to zrobiłem, ale no jest to dosyć intrygujące. Siej, piękny siewco. Ja nie wiem, czy ją uda mi się popryskać teraz dobrze. No chyba się nie udało. Dobra, to jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. Proszę odłożyć dezodorant. Proszę podnieść. No, nie mogę nasion podnieść. Dali Bóg! No, zrobimy inaczej. Tutaj je, że tak powiem, te nasiona sobie wysypiemy i poczekamy, aż ta stopa się zatrzyma i wtedy ją spryskamy. Więc tutaj proszę zostawić nasiona. Wejść dezodorant. Właśnie, ja robię, a później czytam, że wy mi to polecacie. Więc wielkie umysły myślą podobnie. Dobra, jeszcze raz, chodź tutaj. Proszę wziąć i posypać. Dobra, i teraz przygotuj się, przygotuj się, przygotuj. Teraz! No, spryskałem! Została spryskana stopa. Baku, witam serdecznie wśród obserwatorów. Nie wiem, co się stało. Czemu ta stopa odmówiła mi współpracy? Andrzeju, witam. No, przecież spryskuję ją. Coś mi ta stopa śmierdzi. Coś mi ona śmierdzi tutaj. Joachimie, nie wiem za co przepraszasz, ale nie masz najmniejszych powodów do tego, żeby przepraszać. Więc... Jeszcze raz spróbujemy. No podnieś. No, psikam i nic. Kurczę, nie mam pojęcia, co tutaj zrobić. Jeszcze raz, ale sądzę, że jest wszystko okej. Albo dobra, tutaj. No. No i nic. Udaje jej się umknąć. Dobra, spróbujmy tutaj ją rozpylić może. Może ona wtedy zejdzie niżej. Tak! Patrzcie, tutaj można! A nie, nie można. A jakbym jeszcze niżej, tutaj na samym dole ją rozpalił. Dobra, dobra, dobra. Ja zaczynam coś tam. Jak... Tutaj nie chcę przejść.
Zaczarować lub walnąć. No, chyba... Najpierw do góry, potem na dole. No tak, tylko problem jest taki, że... Ta parszywa stopa... Popatrzcie, psikam na nią jak dziki. Skandal! Cóż za wredna stopa. Nie mam pojęcia, co z nią zrobić. Dobra, jeszcze spróbuję na samym dole. Może za wcześnie psikam, no może, może tak. Spróbujmy w takim razie. W ogóle nie zareagował teraz. Polarniku to ponad 30 lat. O, rzeczywiście, trzeba poczekać, aż się zatrzyma. Podnieś stopę. Podnieś ją. Ha! Mam stopę, teraz ją trzeba upiec. Na obiad. Trzeba ją tu położyć. Andrew, dobry wieczór. Polarniku też dobry wieczór. Dobra. I zwiewaj na dół. No, proszę, smoku. Jest, podsmażona stopa. I co teraz? Może ją tutaj będziemy mogli dać na ten. Na tą kładkę. Roast. Czyli mamy zrusztowaną stopę. Spróbujmy ją położyć tutaj na tej kładce. Tak! No i teraz możemy przejść dalej, bo zęby zniknęły. Możemy wziąć miecz. Albo ten, zaczaruj jeszcze ten. Dobra, co ja mam? Mam sztylet. Zaraz. Czy jego nie trzeba przypadkiem najlepiej zaczarować, co? Nie. To podnieś sztylet i idź na... Znaczy nie chcę iść z tym sztyletem na smoka. No spróbujmy, ale... O! Przymierzał się do rzutu, ale tego nie zrobił. A jakbym wziął kość? Bone. Nic. Secret Service? Będzie czas na... Najpierw tą mapkę. Znaczy nie mapkę, tylko przejdę ten. Tę planszę. Night Soul, witam. Jak smok swajczy miecz. Sztylet. Spróbujmy to. Muszę go postawić tutaj. To jest taka półeczka, na której stawiam rzeczy. No proszę, smoku, swajcz. Proszę swajczyć to. O to chodziło? Bo się cieszy czarodziej? Dobrze. I wyjście jest? Okej. Cdeptri. Dobrze. W takim razie chwilka przerwy na Secret Service. Znowu jesteśmy przy statule. Nie wiem ile jeszcze do końca, ale sądzę, że niewiele. Moi drodzy.
nadeszła wiekopomna chwila. Będziemy przeglądać sobie ten Secret Service. Telefon do ręki. Włączam OBS-a. Majas zobaczył, że będzie przeglądany, to od razu ucieka. Na razie, Majasie. Bo mam mało baterii w telefonie, niestety. Mam nadzieję, że uda się obejrzeć mimo wszystko. Uwaga. Gdzie tutaj mamy? Alt, proszę bardzo. Ło, to nie to, co my tutaj mamy. Musimy chyba odnowić scenę. To jest scena stara. Kamera plus zamka, to nie to. Gdzie tutaj jest? Widget iOS kamera. Czyli musimy ją wyłączyć i włączyć. A nie, USB waiting for connection. Poczekajcie. O! Jest! Jest, jest. Proszę bardzo. Cena się nie zmieniła. 14 500. I Conan, Day of the Tentacle, Maniac Mansion, Second Front, Dizzy i Pięknej Bestie, jak widać. To biały proszek? To nie biały proszek, tylko zniszczona troszkę już mata. Poczekajcie, powiększę sobie ekran. Uwaga! To są reklamy, które widzieliśmy w poprzednich numerach, za wyjątkiem Buzz Aldrin's Race into Space, czyli symulator podboju kosmosu przez NASA pod koniec lat 60. Role playing, Quest for Glory, Betrayal at Condor, to akurat się zgadza mniej więcej. Symulatory, Adventure, Rex Nebula i Legacy. Legacy, znakomita gra od MicroProse, zapomniana obecnie. Dobrze, i co to? Kolekcja klasyki komputerowej. O, to były dobre rzeczy. Shadowlands. Właśnie Shadowlands miałem w tej kolekcji. Day of the Tentacle? No, nie wiem, zobaczymy. Co my tu mamy w... No i jak było? No to do roboty, koniec bicia piany, wyłączamy komputery, dobra. W numerze, jak widać, zmiany. Kilka nowych akcentów, przede wszystkim nowa, lepsza klepsydra, która wyparła starą i gorszą. Wiadomo. Co tutaj? Jeszcze Artefakt Przodków. To jest jakaś polska gra, nie pamiętam. Lure of the Temptress. Syndicate. Ach, piękne tytuły. Times of Lore. Och, znakomita gra od Origin Systems. Dobra, popatrzmy sobie tutaj. Wydanie specjalne powakacyjne. I mamy zapowiedzi różnych ciekawych rzeczy. Będąc przy konsolach, warto wspomnieć tajemniczą jeszcze nazwę 3DO. Haha, interaktywna konsola, która ma stać się standardem multimedialnym. No niestety jej nie wyszło. Natomiast polscy producenci gier wyszli na rynek z kolejnymi tytułami zarówno na małe Atari, jak i na Amigę. Ciach Bach! Nauczyciel angielskiego. Karuzeladę i Zgadula. I zobaczcie tutaj, Goblins 3, Cocktail Vision. To dopiero zapowiedź, bowiem trzecia część Goblinów jest jeszcze daleko przed premierą. Autorzy zapowiadają kilka nowinek. Mamy nadzieję, że zaopatrzenie w techniczną stronę gry nie odbierze jej specyficznego dla dwóch poprzednich części humoru. Blue and Grey od Impression. Gra o wojnie secesyjnej, Flight Simulator 5, Blue Force to chyba o policjantach, tak jest. Kojarzę, taki Police Quest, w którym chyba nie wyszedł za bardzo. Crystal Kingdom Dizzy, kolejna część serii stworzonych przez braci Olivier. Elvira 2, a na Commodore 64? Pierwsze słyszę. A jednak. Miłośnikom gatunku gwarantowane jest wiele godzin nietuzinkowej zabawy, którą 16-bitowcy mają już niestety za sobą. Szary Wilk. To jest symulator chyba łodzi podwodnej. Gateway to była przygodówko RPG. Incredible. Popatrzcie, Lost Vikings. Blizzard się pojawia, ale tutaj jeszcze jako Interplay. Na Commodore 64 wyszedł Lost Vikings? Nie pamiętam. Ken's Labyrinth, czyli kolejna gra Wolfensteino podobna. Tak jest. Ishard 2. Ojej. Tak jest, czyli trzecia część cyklu, bo pierwsza to było Crystals of Arborea, później był Ishar, Ishar 2 i Ishar 3, czyli w sumie są cztery gry. Nicky Boom nie kojarzę za bardzo, Quest for Glory, bardzo, bardzo dobra gra, też warto by cały cykl kiedyś przypomnieć. Privateer, Privateer, moi drodzy, to jest to, czym jest Space Citizen, czyli Chris Roberts i znakomita symulacja lotów w przestrzeni.
Robbo, to znamy. Robbo jest jedną z pierwszych prawdziwych polskich gier na małe Atari. Wydanie wersji na PC dobitnie świadczy o ogromnej popularności tego tytułu. Robbo to mały robocik, skrzyżowanie Sokobana z Boulder Dashem. Sleepwalker, średnia gra na Amigę, zresztą już mówiliśmy o niej ostatnio. Spymaster, nie kojarzę, znaczy tytuł kojarzę natomiast samej gry. Wyprawa kupca to jest Atari, Tubis to jest taki Tetris specjalny, Tornado to jest na Amigę i na PC ta symulator. Na 1200 w miarę działał, ale tylko 1200 i wyżej. Dobra, idziemy dalej. Ceny obowiązujące od 15 września. Numer 1, popatrzcie jakie ceny. 50 tysięcy złotych za egzemplarz. Co mamy? Inspektor. Gra firmy Orkus na małe Atari. Popatrzcie, nowa klepsydra. Grafika 60, dźwięk 70, miodność 80. Tu jest opis przejścia tej gry, więc nie będziemy czytać, chociaż wątpię, żebym kiedykolwiek w tę grę zagrał. Czy czytałeś jeszcze? Nie czytałeś jeszcze? No co ty, świat Atari. I tutaj jest Times of Lore. Och, jaka to była dobra gra. Znaczy, ja marzyłem o niej. Mamy wersję pokazaną na Commodore 64. Widok z takiego zlotu ptaka. Trochę jak Ultima. Też Origin to wydał, tylko gra bardziej przygodowa. Kurczę, muszę kiedyś do niej wrócić. Ja widziałem wersję na ZX Spectrum, która wyglądała zadziwiająco dobrze, i na Amigę. I warto by to było pokazać chociaż. No popatrzcie, Origin. Klasycy po prostu. Chyba trzeba będzie przypomnieć to. Idziemy dalej. Déjà Vu. Déjà Vu to jest przygodówka, taka klasyczna, tekstowa, chyba z tego co pamiętam. Zresztą, no tak, na to wygląda. Ja w nią chyba grałem. Mgła rozwija się przebudzenie wrażające się od pluskie w kabinie. Ktoś przetłumaczył cabin, czyli chatka jako kabina. No dobrze. Artefakt przodków. A, to taka gra na Atari monochromatyczna, nieźle zrobiona, bardzo nieźle zrobiona. Naprawdę, jak na Atari pięknie, popatrzcie, grafika, wysoka rozdzielczość, wygląda bardzo dobrze. Uczeń Czarnoksiężnika, kolejna polska gra na Atari i tutaj rajdówka, której świat zapomniał, bo nie jest warta, by o niej pamiętać. Special Forces na Atari, jeszcze więcej strzania, jeszcze więcej grafiki, jeszcze lepsza gra, no po prostu. Cubi, pytasz się, co to jest w ogóle? To jest to jest pismo Secret Service z 93 roku, sprzed 30 lat. Kolejna gra na Atari, Gold Hunter. Miecze Waldgira na Amigę, zamienione, i Magicland Dizzy, czyli klasyczna przygodówka komnatowa, która wyszła na wszystko chyba, tak? Na Commodore, Spectrum, Amiga, Atari jest. Chyba na Amstrada też wyszła. Co tu mamy? Amiga, lista najlepszych gier, Desert Strike, Body Blows, Chaos Engine. No, w miarę tytuły. Streetwalker 2? Nie ma czegoś takiego. Jak Streetwalker 2. Street Fighter 2, tak, ale Streetwalker? Nie ma takiej gry. Idziemy dalej. Tips and Tricks, tutaj pewnie nic ciekawego, ale może Chuck Rock, przysłuchając się wesołej kapeli, jaskiniowcu na ciśnienie eski, napisz Uncle Sam's i dostaniesz nieograniczoną energię. Jakby ktoś chciał grać teraz w Chuck Rocka, to może skorzystać. Co tu jest jeszcze? Ankieta dla widzów. 16-bitowcy, macie szansę ograniczyć ilość stron poświęconych na złomy. Czyli 8-bitowe maszyny. Dobra, idziemy dalej. Max, witam wśród subskrybentów. A tu jest właśnie ta ankieta słynna. Nie wypełniłem jej, bo nie robiłem takich rzeczy. I kolejna rubryka Tips and Tricks. Bardzo dużo tego jest tutaj, jak widzicie. Typy i trepy. Lub Tips and Tricks, tak? Idziemy dalej. Nie będziemy przecież tego czytać dokładnie. No i wiadomo, rok 90, lata 90 to w każdym numerze co najmniej dwie recenzje symulatorów. Co najmniej dwie, często więcej. Więc teraz Gunship 2000 trochę gra troszkę starsza. Chyba, bo... A nie, 91, no to mające 2 lata. Grałem trochę na Amidze, bo patrzcie na tę grafikę.
To jest fenomenalna grafika. Co prawda działa w jakichś 5 klatkach na sekundę, ale zawsze. Lecimy dalej. O! Day of the Tentacle. To była gra, powiem wam, jak zobaczyłem na PC-cie u kolegi. Zaczęliśmy razem ją grać. Wcześniej razem przeszliśmy Maniac Mansion, to jest część druga. Jak to zobaczyłem, tę grafikę, to sobie pomyślałem, Boże, czemu nie ma takich gier na Amigę? No i patrzcie na ocenę. 100! Grafika 100, super. Dźwięk 100. Miodność 90. Zgadzam się. To jest fenomenalna gra. Fotorealizm. Ach. Inka. Popatrzcie, Inka to jest gra firmy, którą gramy dzisiaj. To jest Cocktail Vision. Gra, która wyszła tylko na pecety. Popatrzcie, nie wiem, czemu ta gra została bestsellerem 1990 roku. Zjadła mi 18 megabajtów twardziela. 18 megabajtów. Skandal. No widzicie, producentem jest Cocktail Vision. Były dwie części tej gry w ogóle. Ale 18 megabajtów. Szok. Skullcutemaster miał podobną grafikę, tak, ale no nie, 16 kolorów, a nie 256. Lair of the Temptress, czyli pierwsza gra firmy Revolution Soft, która wprowadziła coś, co się nazywa Virtual Theater, wirtualny teatr. Polegało to na tym, że postacie bohaterów niezależnych nie były uwiązane do jednego miejsca w świecie gry, tylko chodziły sobie pomiędzy nimi w zależności od tego, jaka była pora dnia na przykład. Może mogliśmy Kowala spotkać w jego kuźni, ale mogliśmy go spotkać także w jego w barze chociażby. I ten system oczywiście był oszukany mocno i został poprawiony w kolejnej grze, czyli Beneath the Steel Sky. Opus magnum ówczesne tej firmy. Dobra, idziemy dalej. Co mamy tutaj? Conan the Cimmerian, bo patrzcie, ojej, jakie to jest piękne. Prawidłowy sposób przechowywania kobiety? Tak? Tak napisałeś? Żółwie ninja w akcji. Strzeż się tych miejsc. Ach, ja Conana kocham, naprawdę. Mówię poważnie, absolutnie uwielbiam Conana. Conan z Cimmerii został wykreowany w latach 30. Nie, w latach 20. Przez Roberta Howarda, który niestety w bardzo młodym wieku odszedł, miał chyba 36 lat, kiedy popełnił samobójstwo. Zostawił po sobie gigantyczną spuściznę. Co prawda Conana tylko 17 opowiadań napisał, ale to nie tylko przecież Conan, bo to także Solomon Kane, to także Król, Kul, to także Bran McMorn, mnóstwo bohaterów, których powołał do życia. Przyjaźnił się listownie też z Lovecraftem. No i stworzył cały świat wspaniały. Nigdy w tego Conana nie grałem. Nigdy w niego nie grałem. Popatrzcie, jakie oceny. Trzeba będzie zagrać. Jaki jest prawidłowy... Właśnie nie wiem, ja tu nie widzę nic. Widzicie coś na tych obrazkach? Chyba nie za bardzo. Conquest of the Longbow, czyli gra Sierry, quest w zasadzie, w którym kierujemy Robin Hoodem. I to jest... Było takich gier kilka, jakby jedno z strzałówek. One powstawały obok King's Questów, Police Questów, Space Questów i tak dalej. Nigdy ich nie skończyłem. Ciepło domowego ogniska. Ta grafika robiła gigantyczne wrażenie w tamtych latach. Po prostu gigantyczne. Niestety, jak mówię, jak miałem wtedy Amigę i ta gra wyszła na Amigę, tylko ona wyszła w fatalnej wersji, jak większość gier Sierry, zresztą mówiłem o tym po wielokroć, Sierra się do swoich Amigowych portów bardzo słabo zabierała. No i popatrzcie. Syndicate. To jest... No, co ja tu mogę mówić? Co mogę powiedzieć, moi drodzy? Jest demoralizujący syndykat. 100 grafika, 80-99. Oczywiście na PC-cie ta gra wyglądała lepiej niż na Amidze, bo była w wyższej rozdzielczości. Była to też pierwsza gra, pierwsza duża gra zlokalizowana na język polski. Więc nawet czcionki zostały zrobione. I w którymś tam numerze oczywiście się pojawiła też recenzja w wersji polskiej. Ach. Co tutaj mamy? Supery.
Jarocin, Amiga Zdrój, Jelenia Dziura. Dobrze, to są żarty, powiedzmy. Jak ktoś miał 15 lat i pisał do pisma jakiegoś, no to wtedy specjalne, specyficzne. Nowe partie przed wyborami, jak znalazł. PPPJ, Polska Partia Połamanych Joysticków. Paćk. Partia Anonimowych Ćpunów Komputerowych. Cudowne, cudowne. Western Front Second, no to popatrzcie. Widzicie taką recenzję, od razu chce wam się grać. Widzicie taką grafikę, sobie myślę, o mój Boże. Ja chcę być fanem tej gry. Wielka strategia, w której nigdy nie ruszyłem, bo też była PC only. Theater of War natomiast to była... Nie, na Amigę był Theater of Death. Gra, która weszła w taką rywalizację z tym... Cannon Fodder. A na peceta był Theater of War. I tylko na PC. Nie grałem w niego nigdy. Zacząłem też grać swego czasu w Ancient Art of War in the Skies, czyli pradawna sztuka wojny w przestworzach, bo ona wyszła na Amigę, ale chyba też niezbyt dobrze się na Amidze spisywała. Co mamy tutaj? Liberty or Death. Gra Koei, czy japońska gra na temat rewolucji chyba francuskiej, tak? Nie, walka Amerykanów o niepodległość, przepraszam. Oczywiście, Liberty or Death. Czyli walka z Brytyjczykami i Francuzami o niepodległość. Railroad Tycoon Deluxe od Microprosa. Popatrzcie na tę fenomenalną grafikę, przypominającą trochę cywilizację. Wikingowie. Czy ja w nią grałem, czy nie? Wyszła na Amigę, ale kurczę... Czy ja w to grałem? Właściciel Brian May, a Fredek M to niby Wiking. Teraz, no ale Freddie Mercury już od roku nie żył wtedy. Mogli sobie odpuścić żarty o tym wybitnym wokaliście. Nie, od dwóch lat nie żył już. Ach, smutna sprawa. Przecieki. Zobaczmy, co w przeciekach piszczy. Nie jesteśmy w stanie odpowiadać na wszystkie listy. Nie wysyłamy katalogów, nie wysyłamy gier. Wroniej się mieści. Jakby ktoś się... chciał znaleźć redakcję Secret Service, to ulica Wronia. I coś tu jest? O, kupiłem Commodore CDTV, czy to był dobry wybór? Gdzie mogę kupić do tego joystick? Normalnie. Trudno wypowiadać się o słuszności zakupu w związku z wprowadzeniem na rynek modelu CD32. Kurczę, teraz CDTV jest warte grube, grube pieniądze. Czy można przysyłać do was listy na dyskietkach? Tak, ja wysyłałem listy na dyskietkach do Gamblera, nigdy nie dostałem odpowiedzi żadnej. Ja ogólnie mam pecha z pismami, wysyłałem sporo listów, nigdy nie dostałem odpowiedzi. Co tu jest jeszcze ciekawego? No dobrze. Tam jest pytanie Amiga czy PC, gdzie? Nie widzę takiego. A nie, czy gdyby dano wam wybór PC, a Amiga 1200, co byście wybrali? Jeden by wolał Amigę, drugi peceta. PC wydaje się rozwiązaniem bardziej rozwojowym. No to prawda, to jest niestety prawda. Bardziej rozwojowym wtedy był komputerem, zdecydowanie. H0, nawet nie wiedziałem o tym. Widzisz, nie miałem styczności z CDTV, oprócz tego, że na zdjęciach. I popatrzcie, tutaj mamy flashback. Popatrzcie na tę grafikę. We wrześniu wychodzi oficjalna kontynuacja, Flashback 2. Też z grafiką 2D, oczywiście już z bajerami i tak dalej. Ale to był tytuł, przy którym siedziałem godzinami i dniami, próbując go rozgryźć. Zaś na samym końcu, co mamy? Beauty and the Beast. Na podstawie filmu Disneya. Grafika 90, dźwięk 80, miodność 65. No cóż, to nie jest może gra dla typowych odbiorców pisma Secret Service. I w ten sposób przejrzeliśmy kolejny numer. Conan mnie intryguje mocno. Ten Conan to jest coś, na co będę chciał spojrzeć niedługo. A teraz wróćmy do naszej gry, którą mamy przed sobą. Wróćmy do statuły, do statui, do statuetki i spróbujmy coś tutaj zrobić. Mam sztylet, tak? To może w ten naszyjnik trzeba tym sztyletem walnąć. Spróbujmy.
Tak. No popatrzcie, i co teraz? Teraz ty zaczaruj to. Nie, to nie, zaraz. Może musi tu stanąć, albo może powinien włożyć ten sztylet do ręki. O! A spróbuj z drugiej strony, chłopie. Kubi, dobranoc! Może powinienem w twarz mu włożyć. On pokazuje ten sztylet. Może nie trzeba użyć... To się samo zrobiło, patrzcie. Postawił tutaj... Zaraz, to... Nie wiem, ja nic nie robiłem. O! Podnieś tą maskotkę. Nie wiem, co to się stało. Zaraz. To z drugiej strony. Naprawdę nie mam pojęcia, co się stało. O! On fiknął, czyli chyba... O nie! O! Logika! Logika! Dobra, mam klucz. Teraz tym kluczem powinienem, nie wiem, otworzyć ten zamek tutaj, który się tu mu pali? Wcale bym się nie zdziwił. A może trzeba ten klucz zakląć? Albo w uchu, tu jest pewnie w uchu. Trzeba mu do ucha włożyć klucz. Otworzyć mu ucho trzeba. Tak! Tak! Jezus Maria! O Boże! To jeszcze zakręć tym kluczem. Dobra, a może ty powinieneś rzucić zaklęcie na to. A może ten powinien walnąć, ty, chodź walnij. O, on fiknął. Teraz, jeśli fiknął, to może wszyscy powinni tutaj przejść. Idź tutaj. Tak, to fik... Teleport jakiś, to fikanie pokazuje, że coś robię dobrze, czyli muszę wejść na tą rękę. Tak. I teraz ty. Dobra, zapiszmy kod NGOG ISO. Wow. No dobra, tylko co teraz? Myszka mi zniknęła. Myszko. Musimy znaleźć super broń teraz. The three elves, following Shadwin's advice, go off in search of the supreme weapon. Czyli uratowaliśmy króla. I my idziemy. Shadwin to chyba jest ta statua, rozumiem. Co tutaj się dzieje? Czy to na Amidze było, bo nie kojarzę? Co to jest? Proszę to podnieść. Książka. A co to jest tutaj?
co to jest to? Fałszywy nos. A co to jest to? Właśnie spróbujmy to podnieść. Nie mogę tego podnieść. Jest pan z piórem, czyli pisarz jakiś, tak? Bo są książki są. Może on podpisuje tutaj swoje autografy. Dobra, pogadajmy z nim. Kto z nim może pogadać? Czarodziej. Czarodzieju, idź do niego. A ty w międzyczasie walniesz kiść bananów. To jest dobry pomysł. Czy może tam podejść do niego? Może. To był błąd. Nie powinienem tego robić. Dobra, walnij kiść bananów. Ha! Jeszcze raz! To są gobliny, Giku. Dobra. Spróbuję pogadać z tym panem. Co? A, bo on też ma taki nos. I uznał, że skoro ja mam taki nos, to jestem chyba jego gościem. Dobra, podnieś banana. Nie, banana to będziemy czarować. Będziemy czarować banana. Nie może czarować banana. Dobra, to podnieś banana i nie wiem. Właśnie, to są gobliny przez 3i. Drugie gobliny są przez 2i, a trzecie gobliny są przez 1i. Co może sugerować... To nie był dobry pomysł. A nie. On się zaśmiał. Ha, ha, ha. Super. Super. Ale dobrze zrobiłem, bo ten pokazuje, że zrobiłem dobrze. Bez tego spróbujmy, żebyś ty walnął znowu w to. Dobra. Ja chyba muszę rozbawić tego pisarza. Tak. Muszę go rozbawić. Czyli tak, najpierw dałem sobie nos, później posiznałem się na bananie, a teraz, nie wiem, zjem mydło. To jest mydło, nie? To było mydło. Tak, więc idę i zjem mydło. Marcinie, dobry wieczór. Zeżrij to mydło, chłopie. Będzie się śmiał pewnie. Ha, ha, ha! A, ma, właśnie, rzeczywiście, masz... Popatrzcie, i się odczarował! I przestał być wilkiem. I dał nam książkę. Witchcraft! I to jest moja super broń. Dobra, to chyba muszę witchcraft dać czarodziejowi, nie? Jeszcze raz, postaw tę książkę. Jeszcze raz, ty odejdź. A ty... Zaczaruj książkę, no bo nie wiem. Może to? Nie. Może muszę stąd wyjść, dobra, wywal bramę. Ale pciku, a ty który jesteś rocznik, jak się spóźniłeś? Nie, to... A dobra, to proszę tutaj rzucić zaklęcie na to. Nie wiem. Jest dużo fałszywek tutaj. O, otworzyło się. Dobra, bierz książkę i idziemy, tak? I idziemy. Jaki będzie ten? Nngwrtm. Nngwrtm. Nngwrtm.
Proszę bardzo, już nie, to już... Czy ktoś może zerknąć do jakiejś solucji i powiedzieć, ile jesteśmy... To jest końcówka! Jak kojarzę tego olbrzyma, to jest końc... Nie, to nie jest ostatni chyba, ale nie wiem, przedostatni. To już jest blisko końca. Czyli 30 lat w tym roku. No, to już starszy człowiek. Trzeba poważnie myśleć o życiu. Ja to już jestem jesień życia, więc nie muszę się przejmować. Dark Elf, dziękuję za subskrypcję. Teraz, tutaj coś jest schowanego. Tak. A, przynęta. I tutaj też coś jest na dole, widzicie? Takie ten. Zejdź na dół, chłopie. Kamilu, 30 miesiąc temu. No to jesteś spod znaku barana. Tak jak ja. Oprócz tej trzy plansze. Okej. O, położyłem? Nie, teraz. To jest w ogóle ryba. Chodź tutaj, rzuć na to zaklęcie, bo tam... Giros, dziękuję za dołączenie do obserwatorów. Oxygen. Byłby komplet. No, Oxygen to jest piękna płyta. Chociaż ja najbardziej lubię Magnetic Fields. To jest moja ulubiona płyta Żara. O, nie sądziłem, że to nastąpi. Jeszcze raz rzuć zaklęcie. Możesz jeszcze raz? Dobra, to ten musi wejść tutaj. I... wbić mu mocniej ten do ucha. Właśnie tu. Możesz tu wejść? Wejdź na to. Nie może, dobra. To zaczaruj raz jeszcze. Nic, to może ty to podnieś, cokolwiek ty. To jest do ucha ten patyczek. Tak? Nie. No, to nie. Dobra, jakbym położył tą przynętę, a ty byś ją zaczarował, to co by się stało? Proszę rzucić zaklęcie na rybę. Nie, na rybę nie rzucę zaklęcia po prostu. I tyle. Ja byłem przekonany, że to może... Dobra, a jakby to walnął po prostu? Ten patyk, może on... To jest dźwignia, nie patyk! Super, dobra, czarodzieju, idź do korka, wyciągnij mu korek z ucha. Znaczy, Tak jest. Ucho ma teraz czyste. A ty, Co można by zrobić? Może rzuć mu zaklęcie do ucha na przykład. Albo podnieś rybę i... Ryba w uchu brzmi dobrze. O, Piotrkusie, budynek stołówki chyba 3 lata temu został wyburzony. A tak to nie działa, więc spróbujmy tutaj mu dać do nosa. Teraz, co się stało z moją książką? Czekaj, zostaw tą... Przecież on miał książkę o czarnoksięstwie, nie? Proszę wejść na górę. Jak on zgubił tę książkę, to będę bardzo zły. No! Jest książka. I teraz użyj książki w uchu. I to powinien... Nie, idź! Do ucha musisz mu podejść, przecież on nie słyszy. O. No patrzcie, jaki jest wesoły.
O, i pozwala przejść. I pozwala przejść, super. To teraz muszę wziąć tę. I proszę przejść. Tak, dobrze zrobiłem, bo skacze czarodziej. I tu jest miska. Big Nose, nie ma sprawy, cała przemysł po mojej stronie. Bowl. Wiem, jak widzieliście, jemu z oka łza kapnęła i pewnie tę łzę jego trzeba... Albo inaczej. Tutaj położymy miskę. A... O, właśnie, stwór przyszedł po rybę? Przeczytamy raz jeszcze mu na górze i zobaczymy, czy łza zapełni miskę. Lukizi, trzymaj się. Chyba nie. Chyba łza nie zapełniła miski. No, jeszcze raz. Może... Nie, no dobrze jest. Znaczy, troszkę głębiej chyba muszę. Co ze spolszczeniem do Gloomhaven? Powstaje. Mam łzy, wziąłem łzy. Jestem bliżej końca niż dalej. Miałem przestój spowodowany sprawami osobistymi. Liczę na to, że w czerwcu w ten czy inny sposób trafi w wasze ręce. Wow. Chyba spróbujmy walnąć tego potwora. W każdym razie mam miskę łez. To nie. Dobra, to idziemy z tym. O! Podskoczył czarodziej, więc dobrze robię. Ten musi zejść, bo blokuje mi piksele. Blokuje mi moje piksele. Proszę, użyj. Co on zrobił? Co on wypił? To chyba nie był plan. Dobra, obstawiam, że trzeba znowu postawić tutaj miskę. Zaczarowanie demona, czyli tego stwora, spróbuję, tylko że dobrze mi... Ja sądzę, że robiłem dobrze, tylko nie na rybie powinienem użyć tej miski, tylko dać temu stworowi. Niech on się napije łez. Marcinie, książka tematyczna, tak, powstaje. Chciałbym ją do końca roku skończyć. Zredagować. To będzie zbiór esejów na temat pochodzenia słów rozmaitych. Coś a la angielski dla graczy, czy gry słów, tylko w formie esejów właśnie. I sądzę, że jak się wezmę, to dwa miesiące ją napiszę. No i co? Teraz jest pusta miska. Czemu jest pusta? Przecież tam łzy miały nakapać. Kurde, coś tu mi nie... Coś mi tu nie pasuje. Dobrze. I postaw to tutaj. Nie. O! I podnieś witchcraft. I jeszcze raz. Idź tutaj. Te łzy muszą nakapać do kubeczka. Jestem tak wstępnie, jak wspomniałem o tym, że chciałbym taką książkę z moimi esejami wydać, to się zgłosiło nawet kilka wydawnictw, więc jest szansa, że obsługę wydawniczą będę posiadać. No, jakby wszystko teraz jest zależy ode mnie, muszę ją napisać, tak? To jest... Ojej, coś... nie wiem.
Nie chcę mówić. Są łzy, super, dobra. Teraz daj temu stworkowi łzy. Pół wieku dygresji, autobiografia. Tak angielski dla gracza analogowo, tak, tak. O, co to jest? Katapultę mam. Lg w e up. Ale powiem wam, że tak. Jakby to jest robienie wszystkiego na wszystkim z doświadczeniem 40 lat grania, nie? Także. Tu jest jakaś boja. Do tej dźwigni, sądzę, będę musiał się dostać. Rings of Power na Sega Genesis nie kojarzę, Jacku, bo ja wtedy miałem Amigę. Więc ja ogólnie średnio kojarzę grę z Sega Genesis i ze SNES-a. Znaczy, coś tam niby kojarzę, ale tak nie do końca. Dobra, spróbujmy odpalić naszego... Zaraz, gdzie jest kursor? Tutaj. Może w tę dźwignię powinien walnąć. Nie chcę tam iść w ogóle. A ty spróbuj zaczarować tę boję, czy też spławik. Wydawnictwo Altenberg. Znaczy ja myślałem tak, jako że kumpluję się od lat z Marcinem Kosmanem, że open beta. No ale zobaczymy. Najpierw muszę, wiecie, to jest tak dzielenie skóry na niedźwiedziu, który sobie siedzi w lesie jeszcze. No właśnie, może strzelę z procy w banany, ale chociaż nie wiem, co miałbym tym osiągnąć, ale... A czy to nie jest katapulta, to jest proca! No i banany wpadły mi do wody. No i co? Dobra, ty proszę zaczarować tą kratę tutaj. A nie, dobra, już wiem. Ten powinien walnąć w tę dźwignię. Sofiku, moja firma zależy która. Ta od tłumaczeń to jest Albion. Rekin? Nie, to jest delfin. Wejdź na pokład delfina. Rozumiem, że każdy musi wejść na pokład delfina. Albo chociaż czarodziej, żeby rzucić zaklęcie na tą bojkę. Ojej, chodź tutaj, chodź na pokład delfina. Dobra. To jeszcze ty. Wejdę wszystkimi. Sofiku, najbardziej czekam na płytę zespołu, który nigdy nie nagra płyty, czyli Genesis. Chciałbym bardzo. Ale to jest oczywiście niemożliwe. Na nowych Yesów czekam. Koniec. TQNFDWF. To jest... Znaczy nie koniec gry, tylko koniec tej planszy. TQNFDVZ. Na PSVR 2? Dobrze, dziś wczoraj grałem nawet w tego Call of the Mountain. To jest średnio dobra gra, znaczy ma potencjał, który nie został zrealizowany. The Elves! Rzeczywiście, to są gobliny! Jaki patent! The Elves set off downstream towards the underground caves. Where the wizard is poisoning the bowels of the earth with his infamous potion. Sądzę, że to, wiecie, gra powstała po francusku i to jest chyba koniec. To jest chyba koniec gry. Daj to do zlokalizowania. Gra w oryginale powstała po francusku, nie wiem, pewnie było Gnomes, ale po prostu firma, która to lokalizowała, dała to osobie, która nie miała pojęcia, co jest czym.
Dobra, strzelamy z katapulty w tak z procy. A czemu tak blisko? Odejdź trochę. Aha! No i to koniec, tak? Nie, jeszcze nie. Ojej! Ojej, co on zrobił? Zamienił się w gargulca. Ale nie zabrał mi energii. Dobra, czyli tym nie mogę się ruszać, bez tego mogę... spróbujmy walnąć w ten garnek. O, Trespass to jest cudowna płyta, cudowna. Druga płyta Genesis, fantastyczna. Ale jestem fanem totalnym, więc ja na wszystko powiem, że jest fantastyczne. Jarku, dziękuję za dołączenie do subskrybentów, bardzo mi miło. Tutaj nic nie ma. Dobra, to spróbuj walnąć w to. Najbardziej niespenetrowany rynkowy gatunek. Oj, gdybym wiedział o tym, to bym od razu robił grę w tym rodzaju. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Znaczy, obecnie to wiecie, symulatory. Symulatory i gry strategiczne. Ale to są tytuły niszowe, znaczy są gry niszowe bardzo, więc dobra. Zaczaruj ten garnek. Też nie. Dobra, gdyby ten wszedł po tej lince do góry... widzicie. No tak, Phil niestety już jest w złej formie. Bardzo złej. Gry retro na kop dla młodzieży od 13 lat. Nie mam co fiku pojęcia. Dyna Blaster. O, Dyna Blaster, tylko to nie jest koop. To nie jest koop. Dobra. Na kamienie rzucę, nie? Tutaj, może na to. Na nogi. O, proszę. Któryś raz rzucanie zaklęć na kamienie się przydaje. Może tu wejść? Może tu wejść? Czy może jeszcze rzucić zaklęcie na niego? Tak! Aha, czyli porwał mi teraz tego. Dobra, czyli przemienię się w bójkowego i walnę. Tak sądzę przynajmniej. Idź tam, bójkowy. O, Worms, rzeczywiście, Worms. Tylko, że Worms to też nie jest koop, nie? Koop, Hired Guns. Hired Guns, cudowna gra, tylko wiesz, to jest... gra, która dosyć trudna do nauczenia się. Dobra, to tym nic nie zrobię, ale mogę strzelić znowu z katapulty, tak? Albo podnieść ten worek. Pusty worek. Lordzie, dziękuję za wpadnięcie z rajdem. Jakże miło, że wpadacie. Pewnie z kosmosu prosto wpadacie w dosyć smutną sytuację, gdzie kończymy właśnie gobliny. Ale dziękuję za wizytę. Dobra. A jakbym strzelił garnek, to co by się stało? A w linę mogę strzelić też? O, sam wchodzi tutaj. Może. Tak, na pikselu oczywiście będę. Dobra, podnieśmy linę teraz. X-Bary, dobry dzień, czy dobry wieczór. Woodruff to później był, znacznie później. Dobra, co ja mogę z tą liną zrobić? Czy ja mogę ją użyć na tym worku? A, on ją podrzuca. Dobra, to wejdź sobie na ptaszka. Jacku, a no tłumaczyłem, ja dużo rzeczy tłumaczyłem, o części już zapomniałem w zasadzie. Czy on może tu przejść? Nie. Zaraz. Tutaj, z ziemi podrzucał, nie? Jeszcze raz, użyjmy. Tutaj, na worku podrzucał. Może tutaj, przy ogonie spróbujmy.
Do dziobu jest za wysoko. Sądzę, że do ogona może być okej. Okay. Ale on nie chce do ogona podróżować. Nie, sam idzie. Sam tam idzie, więc... Okej, okay, o tym nie pomyślałem. Chciałem... To może rzeczywiście dziób spróbuje? Dobra, teraz mi schodzi na sam dół. Tam, gdzie ostroga, czyli tutaj. Dobra, spróbujmy tutaj. Tu, rzeczywiście. Tu. Jest ostroga. Zobaczymy, może się uda. Joachimie, dziękuję za podpowiedź. Już zmęczony jestem, więc wolałbym nie spędzić teraz nad tym kilkunastu godzin. Lub nawet kilku, ale to chyba nie to. Dobra, spróbujmy z dziobem. Albo może o to, bo tutaj też jest taki haczyk jakby. Tak, dobra, właśnie to. Właśnie to. Nie gadaj, tylko właśnie to. I teraz idź walnij tego robala. Doskonale. Teraz ciebie chwyci pewnie. Zamienił się w pająka. Dobrze, rzuć zaklęcie na worek. Nic, rzuć zaklęcie na... Chyba trzeba użyć znowu procy. Ciekawe, szkoda, że nie nazwali tej... No widać, że ta gra została zlokalizowana na angielski, z francuskiego, przez ekipę, która nie za bardzo wiedziała, co tłumaczy. Gobliny zwane elfami, proca zwana katapultą. Dobra, chyba trzeba będzie ten worek położyć jeszcze tutaj na dole. Nie, nie, tym nie masz składać tego w ofierze, tylko masz strzelić w niego. Tak. Uuuu, hamowa od początku. Dobra, ale to teraz już szybko pójdzie. No tak, właśnie ten worek trzeba było położyć na ziemi. Forfiterze, powiem ci tak, nie wiem, czy bym to był w stanie jakby technicznie ogarnąć, może tak, pomyślę na pewno o tym. Dobra, magu, proszę tutaj zaczarować. Proce to podręczna katapulta. Zastanawiam, jest, moi drodzy, z pół do pierwszej, blisko 400 osób w sumie łącznie jest. Dziękuję wam, jestem wzruszony po prostu. Jestem po prostu wzruszony. Dziękuję, że tyle osób o tej porze siedzi na zakończeniu, jak sądzę, już tej gry. Strzel teraz w to. Podnieś linkę. Girosia, ja późno miałem PC-a, dopiero w 98 roku, więc tam... Pentium 133 MX bodajże. Więc jest... Późno zacząłem zabawę z PC Master Race. Proszę tu iść. Tyle smalcu, witam. Uch, czuję już moje komórki mózgowe. Gdybym to przechodził sam, to pewnie bym przechodził tyle czasu, ile przechodziłem to sam w 92 roku, czyli tydzień. No ale dzięki waszej obecności idzie mi znacznie lepiej. Dobra, podnieśmy worek. Miałem Amiga i Commodore 64 i ZX Spectrum.
Nie wiem, czy to wystarczy mi tak naprawdę. Czy nie powinienem czegoś zakląć? Spróbujemy jeszcze uderzyć w tę linkę. Weźmy sobie proca. Czy znam kanał Kolesław? Nazwę tak, natomiast ogólnie ten... Widzę, że podobna nazwa. Podobnie brzmiąca. Czy mogę strącić tę linę jeszcze? Kurczę, bo się boję, że jak strzelę w niego, znowu go pająki obgryzą. No dobra. Jak będzie nie tak... No idź tutaj, chłopie, i strzel w niego. Chciałem coś powiedzieć. Ale... Chyba nie wyszło. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. O, teraz to dwie minutki będzie po ptokach. Dobra, teraz bierzemy sobie naszego maga, który tutaj czaruje. Wchodzimy na górę. Proszę wejść na górę na ptaka. Szkoda, że to jest tak zero-jedynkowo, że jak się popełni błąd, to w zasadzie od początku się zaczyna. No ale cóż, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? To jest dobre hasło ogólnie. Dobrze jest z tym hasłem iść przez życie. Proszę strącić to. Dobrze, proszę teraz podnieść tę linkę. A kolega Kolesław w jakim wieku, tak orientacyjnie jest? Czy też jest starym dziadem jak ja? Dobrze, i cóż, teraz ten. xbary.pl w wieku naszym, ale ja nie wiem, xbary, w jakim ty jesteś wieku. Dobra, proszę walnąć mu prosto w twarz temu żółwiowi wstrętnemu. A ty idź po worek. Dobra, i teraz ten, proszę. Ja polecam podcast Stary Gracz. Bardzo fajny. Bardzo fajny podcast Stary Gracz. Co prawda Stary Gracz nie jest taki stary, no ale rozumiem, że teraz jak ktoś ma 30 lat, to już mówi, że jest starym graczem. No i nie! No i nie, to nie to. Jestem lekko sfrustrowany, bo nie wiem, co mam zrobić. To pod sam koniec zapewne już się dzieje. Dobra. Tego niestety nie można przyspieszyć, to wszystko dzieje się w swoim rytmie. No ale dobra. Do skutku. Znaczy teraz już wiem, że ani jednym, ani... że trzeba jeszcze jakiś element wprowadzić. No jest jeszcze loading oczywiście, znakomity, prowadzony przez Marcina, Michała i Marka. Doskonały, absolutnie doskonały
wideokast. Może worek nie w tym miejscu? No zobaczymy, spróbujemy. Teraz już automatyzm pełen. Bierzemy. Ciekawe w międzyczasie, jak tam... kliknę sobie, żeby zobaczyć, jak tam moje drogie dziecko wygenerowało. Tak, 2 godziny filmik, 100 tysięcy wyświetleń. Ja nie wiem, jak on to robi. Nie wiem, jak on to robi, no ale 100 tysięcy kosmos po prostu, absolutny kosmos. Muszę pójść do mojego drogiego syna po jakieś te porady, jak powinienem prowadzić kanał. Dobrze, proszę iść tutaj. No inny target, tak, tak, inny target, zdecydowanie. Ale to robi wrażenie, naprawdę, jestem, że tak powiem, bardzo pod dużym wrażeniem, jak fantastycznie wbił się w niszę. No w cztery dni osiągnąć takie kilka milionów wyświetleń, to jest coś. Tomasie, kanał Esandra, ale na TikToku ma takie wyświetlenia gigantyczne. Dobra. Czyli strzelić w tę linkę tutaj. Coś z tym kanałem jest nie tak? Czyli z moim kontent jest na 100 tysięcy, ale coś nie chce rosnąć. Znaczy rośnie bardzo powolutku. No nie wiem, czy tutaj... Rośnie w tempie około 300... O! Ten kwiknął do góry, bardzo dobrze. 300 osób miesięcznie subskrybuje. Dobra, strzelę teraz tutaj. No tu, tego strzelę. A może w niego strzelę? Worek na ziemi? Twierdzicie, że worek na ziemi, a jak będzie, że nie na ziemi, to co? Bo tutaj mi podskoczył do góry ten. A, nie mam procy, racja, dobra, brawo, brawo ja. Widzicie, teraz nie podskoczył, a jak tutaj położyłem, to mak podskoczył. Więc ja jednak dam na końcu ogona. Tak, tak, ale tutaj popatrzcie. Nie, tutaj. Przesuń się i o. O! A nie podskoczył teraz znowu, to nie wiem. No kurczę, nie, bo jak znowu będę musiał wszystko powtarzać od nowa, to będzie trochę frustrujące. Ale dobra. Tak, tak, zaraz proce podniosę. To w grze miałczy. Chociaż u mnie może koty jakieś miałczą, ale nie słyszę. Udało się. Dobra, ty... Czy i teraz rzucić zaklęcie na niego. Dobrze było worek na ogonie. No to już teraz mi mieszacie, bo nie wiem, gdzie... Ale chyba lepiej będzie pod pająkiem ten worek postawić, tak sądzę. Bo wtedy mi skakał ten staruszek, znaczy staruszek, mag skakał z radości. Więc ja go położę jednak tutaj.
Nie, tutaj. I proszę tu, w tym miejscu. O! I to jest idealne miejsce na worek. A ty proszę iść zaczarować. Dobra, Skars mówi, że worek na ziemi. Ja już nie wiem. Proszę informację, gdzie ma być worek. Kamil pisze worek na ogonie. Skars mi pisze worek na ziemi. Dobra, zobaczymy. Może po prostu pod tym, pod pająkiem. O, w mordę. Skars, miałeś rację. Będę cię słuchać teraz. Bo chyba muszę od początku to zrobić. O, radośni. O, radośni. Jakiś ja jestem szczęśliwy. Chociaż nie od początku, bo... Teraz, co się teraz stanie? On go zabierze. Ale już ma większość rzeczy zrobionych, więc teraz tylko biorę czarodzieja. Zaczaruję. Ten porwie mi czarodzieja, ale ja już tu... Ciekawe, czy to było jakby przetestowane. Dobra, nic się nie stało. Teraz już mam skrótowo, bo większość rzeczy jest przygotowana, tak? Nie muszę liny wieszać, ani nic. Teraz po prostu robię pyk. Tutaj idziemy sobie strzelić z procy w to miejsce. Czyli w szczelinę pomiędzy pająkiem a pięściarzem. Teraz już wiemy, że zabieramy worek. Kładziemy go tutaj. Wow. Co się stało? Kursor mi zniknął. Gra mi się zawiesiła. Nie, nie chcę nic mówić, ale gra mi się zawiesiła. Na serio. Teraz momencik. Zniknął mi kursor w ogóle. Nie mam kursora też tutaj w systemie. O, w systemie mam. Nie mam. Zniknął mi kursor całkowicie. Shit ten. To jest masakra. O, nic nie mogę zrobić, bo nie mam myszki. Chyba Alt F4. Co się dzieje? Ale wiecie, że możliwe, że myszka się rozładowała? Poczekajcie. Możliwe, że się rzeczywiście myszka rozładowała. Sekunda, pójdę po kabel. Jestem. Rzeczywiście bardzo możliwe, że myszka się rozładowała. Dawno jej nie ładowałem. I takie śmieszne przypadki mogły być. Chodź tutaj kablu. Przygód. Tyle przygód. Jest myszka! Mieliście rację. Mieliście rację. Bardzo dobrze. Jaki brak profesjonalizmu. Tak. Jestem profesjonalny w innych dziedzinach. Nie we wszystkich muszę być. To jest dobrze. Czasami, że tak powiem, tak... O! Cześć, Michale. Czy idę na rekord transmisji? W sensie jakim? Długości? Nie, bo zacząłem o 9. Sądzę, że za jakieś 10 minut się skończy ta transmisja. Dobra. Ty, panie, chodź tutaj odejdź. Ty, połóż worek. No i bardzo dobrze.
Kładziemy woreczek. Że też w ogóle nie pamiętam, znaczy pamiętałem ten etap jako wygląd, jego wygląd, natomiast nie pamiętałem jego przejścia. Początki, te parę plansz miałem w mgle pamięci, ale tutaj... Ha, ha, ha! Dobra, podnieś worek. Pełen worek, i co z nim teraz zrobić? Trzeba go gdzieś jakoś wyrzucić, nie? Do garnka? No do gara wrzuć. No i tak skaczą i co się dzieje? No próbuję właśnie. O! Jest! Jest! O! To pamiętam! Wielki, wielki sukces. No to teraz gobliny drugie. Udało się przejść całą grę z waszą pomocą, oczywiście mówię. Sam pewnie bym nad tym siedział znacznie, znacznie dłużej. SDQ nie, w Woodruffa nie grałem. Dzięki za wiwat. Wielki triumf. Będziemy mogli zobaczyć, czy kogoś jeszcze możemy o tej porze nawiedzić, tak jakże późnej. Ale dzisiaj chyba nie ma kogo, więc powoli. Krowa jest bardzo zachwycona całą sytuacją. Kto by nie był. I chyba nic się nie dzieje, po prostu tak sobie wiwatują. Dziękuję kierowcu za wiwat. Gdzie ta myszka jest teraz? Czyżbym znowu zgubił myszkę? Tak, udajmy się w objęcia Morfeusza, zdecydowanie. Po prostu kabel mam w takim miejscu, że teraz mi ciężko się manipuluje myszką. O. Tu jesteś, myszko, o. Koniec po prostu, nic się nie dzieje więcej, po prostu nasi bohaterowie tam wiwatują sobie. O. I tak to będzie do końca już. Do końca gry będą... O, jednak nie, uwaga. Może... I od początku się zaczyna. I gra zaczyna się od początku. To już skończymy może. Dziękuję wam serdecznie za jakże liczne stawiennictwo i za to, że byliście jak zwykle fantastyczną widownią. Miałem skończyć godzinę temu, ale troszkę się przedłużyło. Gra skończona, Secret Service obejrzany, fantastyczna atmosfera. Może zobaczymy się dzisiaj, czwartek. Postaram się coś zorganizować. Wypadałoby może coś nowszego pokazać, na przykład jakiegoś rezydenta czwartego skończyć, albo coś innego. Więc, moi drodzy, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, do zobaczenia, ja będę tutaj ekran końcowy już dla was miał. Lubię stare gry nadaje? Ale rzeczywiście, no dobra, to możemy skoczyć do lubię stare gry. Right, lubię, bo tylko on ze znajomych chyba jest. Proszę bardzo, będziemy rajdować. Jak ktoś chce, do lubię stare gry. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, do zobaczenia za 3 sekundy. Lądujemy tam, a ja wam już wam macham. Pa, pa.